Biedna, normalna i bogata rodzina. Mamy lodóweczkę i no i przeterminowane rzeczy, no wiecie, no i tutaj mamy banana. Trochę biednie, tutaj mamy telewizor, który działa. To, tato, dzisiaj są moje urodziny, tato, mamo, mamo. On pewnie, syneczku, proszę, kupię dla ciebie iPhone'a. Od iPhone'a, przecież nas nie stać na takie rzeczy, tato. Ale syneczku, dla wyjątek, proszę. Gdzie ten iPhone? No, tutaj jest napisane, proszę. Richard, mieliśmy kupić telefon, nie papier. No, ale mieliśmy tylko 2 złote na koncie, to co, miałem nic nie kupić? A to, ja nigdy nie mam tego, co moi koledzy i wszystko zawsze mam inaczej. Om, nom, nom, nom. To troszeczkę brudny, wiesz? Syneczku, zobacz, mam wiaderko, może chciałbyś się nie wykąpać. Nie, 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 nie w wiaderku, przecież to jest woda z kałuży. Nie, tato, zostaw mnie. Nie. Puszczaj mnie. Nie, tato, nie. Kupiel, puszczaj, nie mam nogami, żebyś mnie puścił, rozumiesz? Tato, ja nie chcę w wiaderze. Chociaż mamy mydło. Nie mamy, syneczku, ale tutaj cię wodą poleję. A, teraz, to jest zimne, tato, to jest zimne. Dobrze, syneczku, a więc teraz umyjecie jeszcze włoski, aby się nie miał tłusty. Tylko nie tym, nie mopem, on był wszędzie. A, tato. Ma... O, proszę. Teraz jeszcze piękny zapach, aby się ładnie pachniał kwiatami, trzymaj. To są kwiaty z ogrodu naszego kolegi. Nie, mamo, tylko nie kanapką, kanapka to nie mydło. Dobra, spadam stąd. No bo, syneczku, wyrzucili nas niestety. O nie, to dlatego, że kupiliśmy iPhone'a, nie powinieneś. Ale nic złego, pojedźcie sobie na desce dzisiaj, syneczku, zobacz. Masz deskorolkę dla mnie, serio, tato? Syneczku, jeszcze nie mam, ale zabiorę mu, chodź tutaj. Nie, nie zabieraj dzisiaj deskorolki, tato. Co jest? Czemu deskę. Co jest? Pobił dziecko, żeby zdobyć deskorolkę, no po prostu wariat. Dzwonię na policję, moja mama nas dopadnie. O Jezu, tato, spadajmy stąd, chodź na plecy, szybko. Idziemy, synku. Dzięki ci za tą deskorolkę. Dobrze, że w sumie to niedobrze, że ukradłeś. Nie powinniśmy kraść, Jezu, no. Mamo, czemu tutaj tak kampimy na tą śmieciarkę? O co chodzi? Synku, to nasz obiad tam jedzie, zobacz. O ja, on będzie wszystko wyrzucać do śmieci, racja. Dobra, czekamy. Mam odjechał, raszujemy na śmietnik. Jo, ile śmieci wyrzucił, co jest? O, to jest nasze żarcie, jemy to. Jemy to, nam, 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 nam. Jezu, ile żarcia, przecież to jest pełne całe. O Jezu, aż się najadłem za bardzo troszeczkę. O, mój brzusio. O, ale to było smaczne, smakowite po prostu. Tato, wiesz co, tam były same fast foody, ja bym zjadł coś domowego może, wiesz? Zobacz, co ci znalazłem, włożymy go do kanapeczki. A, to jest szuruch jedny, a, au, gryzie mnie, gryzie, tato, gryzie. A, pogryz, tato, weź go ode mnie. Richard, zrób coś z tym, szybko. Ja już robię, no to była zwykła zabawa. Mamo, weź mnie do domu, proszę. Dobra, syneczku, wezmę cię, tylko chodź na razie, pożebrzemy o pieniądze, bo trzeba zarobić na mieszkanie. Fajnie, ja chcę PS5, tak, pieniądze na PS5 się przydadzą. Dajcie na PS4, prosimy, ja chciałem zagrać w Minecrafta na PS4, albo w Robloxa, o. Ej, mamo, podjechał jakiś w Lamborghini, co jest? Dzień dobry, proszę pana, potrzebujemy kaski. Wy potrzebujecie kaski, tak? Tak, na PS4, proszę pana, widzę, że pan bogaty jest, nawet fajny, no. Syneczku, dobrze, tutaj mam kaskę, zaraz zacznę ją wyrzucać. Nie dam wam Robloxa, nie dam. Ej, no, czemu nas tak śmiejesz się z nas? Nie, no, mama nawet płacze przez pana, no. Dziecko, a może chcesz iPhone'a? iPhone'a to moje marzenie, proszę pana. Pana, ja bym dzwonił do kolegów, no proszę. Dobrze, proszę, tutaj masz. What? Serio? Nie dostaniesz nic, dziecko. Jezu, jaki niemiły pan. Mamo, nie przejmuj się nim, no. Jezu, no, czemu pan jest taki niemiły? Spadaj do fury, a masz. Sayonara, nubku. A, rozwal mu auto, mamo, dobra, a dobra, uciekł już. Dobra, synku, chodź do parku, no. O, do parku z mamą, yes. Uwielbiam park, na na na. Wow, ale fajnie, mamo. Ale nie przestajesz troszeczkę, mamo. A, mamo, my w kosmos wylecimy. Mamo, o, mój brzuch, mnie boli brzusio. O. Wow, mamo, co jest? Wyleciałem z huśtawki. Wow, dziecko w kosmosie. O, zabawy biednych ludzi są fajne. Dziecko w kosmosie, po prostu super. Wyruszam w dal, wyruszam w dal. Na 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 na. O, tato, tato, znalazłeś tam mieszkanie w końcu. Wow, tato, ale flex chatka, fajna, sam zbudowałeś, serio? No pewnie, syneczku, tutaj jest wejście. Ale pizka, normalnie mamy, mamy lodówkę, która nie działa. Porozwalane, co to jest? To jest wyjście na dworny domek nawet, w sumie nie ma okien nawet, fajne, no. Syneczku, musimy kupić przyrząd dla mamusi, która teraz gotuje. Tutaj masz listę i wejdź do sklepu i ukradnij, kup. Co? Mam ukraść? Serio? O nie, no tak, no nie mam pieniędzy, ale kradnięcie to nie jest rozwiązanie. Dobra, okej, pójdę teraz tędy.
O nie, tu ktoś jest. Dobra, teraz trzeba uważać, teraz tędy. Hop, okej, pizzeria, możemy wziąć to. Nikt mnie nie widzi. Okej, tato, mam wszystko już z listy. Okej, mam, tato, udało się ukraść, jest. Halo, czemu pan to ukradł? O nie, tato! Proszę go zostawić, on nic nie chciał zrobić. Właśnie, to tata mi kazał wszystko, no. Cykusie, cicho. Dobrze, widzę, że jesteście biedni. Daruję wam, chodźcie. Proszę pana, odłożyłem już wszystkie rzeczy, przepraszamy. A wrzuciłby nam pan do woreczka banana? No to, że oddaliście wszystkie rzeczy, proszę, tutaj banan do woreczka. O, dziękuję, proszę pana, dziękuję. Jest, tato, mamy w woreczku banana, mam tutaj. Ej, w sumie dawanie jest fajne, chodźcie, coś wam kupię jeszcze. Okej. Dobra, chodźmy, tato, on chce nam coś kupić, dziękujemy. Proszę, tutaj wam kupię po iPhone'ie. Tato, chciałeś, on chce dał kupić iPhone'a. Za co, proszę pana? Jezu, ale pan jest dobry, serio. Tato, mamy tableta i iPhone'a, czaisz to? Synku, a co to jest? Można zjeść? Można zjeść też iPhone'a. Jezu, dziękujemy, proszę pana. Dajcie, to wam coś jeszcze zrobię do jedzenia. Lol, ale kozacki typek, serio. Świeżutki McDonald, raz. O. Ja, świeżutki McDonald. Nom, ale pyszne. O. Dobra, ziomki, możecie kupić co chcecie ze sklepu z mojej karty. Co, serio, ale wszystko. Dobra, się przybieram w to, okej, okay, fireod.pl. O ja, ale pizza ale ciuszki. Ale ciuszki, syneczka. Man. O, tato, jak wygląda według siebie, bo ja według mnie spoczko nawet. Lol. My mieszkamy w normalnym domu, ale epicko. Tato, czemu my się do niego w ogóle wprowadzamy? Co, ona pozwala tak po prostu? Wiesz co, syneczku, no to jest mój nowy najlepszy przyjaciel. Sam mieszkamy na kilka dni. Ale epicko. Ej, a kupicie mi robuxy, proszę. Tak, proszę, masz tutaj 10 tysięcy robuxów. What? 10 tysięcy, tato, ty mi nigdy nie kupiłeś robuxów, no. Synku, z zawodu jestem policjantem. Wychodzimy raz dwa. A, to już jest pierwsza misja na dniem stroju. Tu jest ktoś, kto może cię zastrzelić, ja idę pierwszy. Ale gościu, weź uważaj się, w ogóle czemu ja z tobą chodzę na misję? Dobra, o nie, strzelają się, o nie, ziomek, ty nam pomogłeś i umarłeś, nie, dobra, idę go załatwić sam. Mam go, dobra, jest, uciekam z nim, szybko, przejeżdżam, dobra, o nie, a tata żyje, o nie, ziomeczku, o nie. Fajro, ale masz okropne ciuchy, zmienię. Ej, ale to są fajne ciuchy, ja je zawsze noszę, są zielone, no dobra, zmienię je, tylko raz. I co, teraz fajnie wyjąłem coś z twojej szafy, tato, no. Nie, pięknie, teraz otwórz ten prezent. A no tak, bo dzisiaj mam urodziny kolejne. A, zaraz, ja nie mam urodzin, dobra, otworzę. O, dziękuję, prezent najlepszy. O, tato, czy to jest pistolet? Tak, to jest prawdziwy, wygrawerowany złotem pistolet. O, to jest złota. Ja nie mogę strzelać z złotem, ale fajne. Pozwalam ci strzelić w kamerdyniera. W Stevena, serio, ale on jest spoko. Albo wyrzucam cię z domu. Strzelaj albo wyrzucę cię z domu, no nie. Sorry, Steven. Au! O ja, co to jest? To są kulki ze złota prawdziwego. Steven, żyjesz? Tak, to i tak nie bolało. Jezu, przepraszam cię, Steven, masz tutaj mój pistolet, wszystko. To tata mi kazał. Nienawidzę cię, tato, no. Steven, dlaczego moje dziecko nienawidzi mnie przez ciebie? To nie przez niego, zostaw go, nie! Przestań, no! Tato, przestań go strzelać tymi kulami ze złota fejkowymi, no. Steven, nic nie jest? Nie, oczywiście, nie. Już oczywiście, panie Fajrucie, wykładam panu najlepszym złotem i pieniędzmi. Dziękuję, proszę pana, ale ja nie potrzebuję, serio, zrób sobie przerwę. O ja, serio, ze złota, ja, ale mi się miło śpi, o tak, na pieniądzach. Nifl, ile ty masz talentów, ty mi robisz nawet włosy, dziękuję ci. Oczywiście, panie Fajruciku, ale też nie, ale tutaj jeszcze o złotem poprawimy. O, złotem włoski, dziękuję, proszę pana, dziękuję. Aha, bardzo fajnie. Tutaj jeszcze kwiatuszkami troszeczkę. I za chwilę będzie fryzurka, tak? Dokładnie tak, i jeszcze posypka z banknotu. Wow, Jezu, co pan pięknego narobił, to jest przepiękne. To jest arcydzieło, tato, zobacz jak wyglądam, tato, tato, zobacz. No. Tak, no to jutro, okej. Tutaj, zobacz, patrz. Poczekaj, czy ktoś przeszkadza. No tak. To... Nawet mi nie pójdę. Mamo, zobaczysz? Oczywiście, są przepiękne, najładniejsze. Jest, ja cię uwielbiam, Ryszard, bardziej od moich rodziców. Pudzian, wyrzucam ciebie z pracy, bo ciebie nie lubię, tak po prostu. What? Pudziana wyrzucam. Nie, Ryszard, tylko nie to. Jak to Ryszarda z pracy? Nie. Żyję to, proszę pana, pójdę poprosić o pieniądze o nie. Tylko. Ryszard, Pudzian czy Snuffles, nie wiem jak ty się nazywasz, ale. Nie, tato, czemu ty to zrobiłeś mu? On był fajny. O Jezu, odkąd nie ma Snufflesa, to ja muszę sam kierować, on był taki fajny. Kogo ja tam widzę? Czy ja widzę? Snuffles, siema! Przepraszam, masz może 5 złotych poratować, błagam. 5 złotych, o nie, tato, damy Snufflesowi? Co? 5 złotych? Nie ma, a, nie raz to prądem, tato! Nie, co to jest? Czemu tato jest taki ohydny, no? Masz, weź ode mnie to Lambo, dobra? Proszę. Co?
Ale to jest ode mnie. Za drogie, to jest sprzedaj za drogie. Sprzedaj jej, kup mieszkanie, ono kosztuje 2 miliony, proszę. Dobra, idź sobie napraw życie, a ja idę z rodzicami. Jezu, jest, oni są okropni. O tak, prywatny samolot, tato, ale to jest fajne. Ej, zaraz, tato, czy ja słyszę? Turbulencji, tato, rozbijemy się! Ingo, dobra, to jest już na szkole, przepraszam, że byłem taki niemiły! Właśnie, trzeba teraz przeprosić, przepraszamy! I to ma tyle, papa wszystkim, no i cześć! Chodź Alinka, zobacz, to jest nasze bowo, zobacz, strój ma podaciak, jest bogaty, śliczny, o, a nasz synik po mamie? No, please! Dzisiaj zostałem urodzony, żeby być bogaczem. Jedna łapka w górę i subskrypcja z łokiem, to jedno złoto o wartości 100 robuxów dla nas, tak? Synku, powtarzaj za mną, musisz nauczyć się mówić limuzyna, złota, tym co jedziemy. Co? Limuzyna, złota, tym co je tak, nubek? Tak, dobrze, syneczko. Ej, no tato, jest? Ale myślałem, że będzie to... Ej, już umiem mówić, co jest? O, ale willę mamy, co? Rodzice. Limuzyna cała nie mieści się w garażu, co mieści to się, tylko nie umiesz kierować, mamo. No co jest, mamo? Nie co robisz? Nie mogę wyjechać z tego, Halika, co ty zamontowałeś? Czemu ci rodzice się kłócą? Dobra, ja idę do domu, idę obczaić domek. Uuu, czekajcie. Jaka willa kozacka! Ej, ja dawno nie miałem takiej fajnej rodziny. Ej, kozackie, naprawdę! O ja, rodzice nas zdrowo jedzą! Ej, to dom jest tak bogaty, że po prostu aż mi wysadza oczy! Ej, co to idzie? A! Co to jest? Pomocy! A! To mnie gryzie, pomocy, no! Zostaw go, pomocy! Zostaw! No. Co jest? Co się dzieje? Kto to był, mamo i tato? To jest nasz nowy piesio! Azjatycka odmiana psa bengalskiego. Co? Azjatycka odmiana psa bengalskiego? A ile to kosztowało, rodzice? 20 milionów 53 tysiące złotych. I on kosztował parę milionów? Naprawdę? I gryzie ludzi? No, tak, syneczko, leseczek jest śliczny. No, nawet słodki, no spoko, w sumie tylko zostało. Rzucił się na mnie, pomocy! To nie wart, on nie był warty tyle, albo był, nie wiem. Czemu każda mama w ogóle ma na imię Halinka? Wow, ile żarcia! A mogę, od czego by tu zabrać? O, jeszcze było! Miam, ale bym wypił... Nie, syneczku, poczekaj, dzieci nie mogą mieć takich rzeczy. O, masz, to jest twoje, proszę, jadalne złoto, zjedz sobie. Co ty gadasz na to? Jadalne złoto mam zjeść, nie chcę. No pewnie, zobacz, syneczku, one ci obiorę tutaj, o, masz, proszę. Ty obierasz złoto, no dobra, spróbuję. Ej, dobre, jak czekolada. O, co to, dzięki, o. Ej, a jakbym zjadł mój łańcuch, czy on nie jest jadalnego złota? Nie, syneczku, to jest od 15 lat, to tam ci kupimy za jeszcze 5 lat. Ta to willa, jest twoja, serio? Proszę. To jest twoja willa, zobacz, zobacz w ogóle, co jest w swoim pokoju, masz, rozejrzyj się. O, ale kozackie, tato. Ej, co to jest? To jest mój po... O, ja dostałem willę w wieku 10 lat, jest! Uwielbiam być drip, o tak, tato. Czekaj, czy ja słyszałeś? Tato? Okej, syneczku, to ja wychodzę, baw się dobrze. Tato, ale ja tu utknąłem, tato! Nie, gdzie jestem? Czemu jestem w jakimś dziwnym miejscu? To jest ukryte... Czekajcie, tu jest książka. Tu jest napisane nic. Czekajcie, jestem za mały, żeby czytać. Emergency. Pomocy, tato, to nie jest fajna willa. Co jeżeli tata to uknął? Czekajcie, tu jest zejście jakieś? Nie, czekajcie, no nie. O, da się wyjść. O, Jezus, nie, ja w tym domu nie chcę mieszkać. Po co mi tata to kupował? Przecież mam dopiero 10 lat. No mamo, no i prywatne przedszkole. O, jednak są dzieci. Cześć? To jest jakiś gang, czy co? Halo, kim wy jesteście? Odpowiecie mi? Czemu wyjęliście małpy? To jest dosyć straszne. Dobra, spadam! O nie, one mnie gonią wszystkie! Nie, dobra, spróbuję skoczyć, nie, czekajcie. O nie, to jest słabe bycie bogatym jeszcze w przedszkolu. Dobra, czekaj. Oni chcą mnie pobić. Dobra, skaczę. Moja noga. Dobra, spadam stąd. O nie. Mamo, pomocy! Mamo! Tu jest mama. Mamo, proszę, ratuj! Co się dzieje? Gonią mnie te dzieci, chcą... Zobaczcie, już, idziemy, szybko! Ujzu, ale wściekła mama. O Jezu, o nie, ona... Mamo, czemu ty miałaś głos przed chwilą jak babcia, która krzyczy z balkonu? Dlaczego? Nieważne, dobra. Mamo, ja już nie chcę tu wracać, nigdy do szkoły więcej. Mamo. Gdzie jest kuchnia? Mamo, to jest mój nowy dom, kupiłem go za wasze pieniądze. Tato, a tobie się podoba, może? Chociaż tak. Tobie. O, syneczku, jak a gdzie ty wysoki jesteś, dorosłeś już? No nie, rodzice już nie ogarniają nic prawie. Kurczę, przeżyłem tyle lat bez szkoły, bez kolegów. Co teraz mam robić, rodzice? Syneczku, ten swój dom jest mi się bardzo dumny, że ci się udało. O, w końcu zrozumieliście, o co mi chodzi. Chciałem się pochwalić tylko. A, syneczku, jeszcze, my już jesteśmy starzy, pieniądze przepisaliśmy na pieska wszystkie. Wszystkie pieniądze poszły do pieska i my nic nie mamy już?
Nie mamy domu. Uff, dobrze, że ja zachowałem troszeczkę jeszcze. Witam, proszę pana, my chcielibyśmy wypłacić z konta mojego taty coś, wie pan, bo bardzo potrzebujemy na jedzenie. A w sumie to mamy dużo pieniędzy. Że to proszę podać numer karty. Numer karty, tato podawać mu, co nie? Dobra. Tak. 10, 10, 10, tak, to jest mój numer. Aha. To co ty robisz tam? Czekaj, muszę złapię tatę, o, dobra. Ej, czekaj, ktoś tu wszedł z pistoletem? Proszę pana, czy to jest jakiś przechodzień? Co to jest? Syneczku, uciekajmy, co to jest napad, ja nie dam rady, zabierz mnie, syku. Jak to napad? Czego pan od nas chce? Czemu pan wyjął pistolet? Proszę pana, gdzie pan ucieka? Halo, halo, co się dzieje? Dawajcie kasę. Jaką kasę? Ja nie mam kasy, no. Wcale przed chwilą nie wypłaciliśmy 10 tysięcy. Syneczku, ale przecież mamy dużo, daj mu jakieś. Nie, tato, nie możemy oddać kasy, potem on znowu zrobił. O, on strzelił! Panu tak, nie mamy, przepraszam. Dobra, nie, nie oddamy ci kasy, wiesz? Co nam niby zrobić z tym pistolecikiem, co? Albo strzelam. Tato, pomocy, tato, chce mnie. Dobra, Syneczku. Oddamy mu kasę, tato, chyba, co nie? No, twoje życie jest ważniejsze. No dokładnie, dobra, tato, weź mu podaj kasę powoli, dobra? Daję, o, dobra, proszę, dawaj, dawaj, panie, dobrze. Żartowałem, a masz, synaczku. Co jest, tato, nie? Tato, czemu tego atakujesz? Tato, nie, tato. O nie, tato się poświęcił, żeby mnie uratować. Tato, żyjesz? Proszę, żyj, proszę, nie. Tato, ja biegnę na kredkę i uratuję cię, przysięgam. Dam wszystkie moje pieniądze, po prostu moje, sprzedam wszystko. O nie, po co mi była ta cała kasa w życiu, skoro straciłem mojego tatę? To była najważniejsza dla mnie osoba, ale w sumie ludzie odchodzą, trzeba żyć dalej. Damy radę, dajcie je, tato, przysięgam. Ach, dużo dni minęło, mam już żonę, mam już dziecko. Hej, baby Pharaoh, cię przywitaj się. Witam. O, patrzcie, nauczył się mówić. Ogólnie mieszkamy w starej willi mojego taty, bo wszystkie pieniądze zakopał. Nie wiadomo gdzie, nie mamy. O, hello, proszę wejść, dzień dobry. Pan jest jakiś bogaty? Zapraszam. Halinka, przygotujesz szybko jedzenie? Proszę szybko, bo to jest ważny człowiek chyba. Witam, kim pan jest? Czemu pana tu wpuściłem? Mam przykrą wiadomość. Tracisz dom, ponieważ... Czemu? Halo, dlaczego tracę dom? Mój tata zakopał oszczędności w ziemi. Nie. Nie, ale ja opłacę go, halo, nie, Halinka, tracimy dom, to był pan komor, niestety, napisał niestety, co, pewnie ci nawet nie jest przykro nas, Halinka, gdzie my teraz trafimy? Nie wiem, ja odchodzę. Co? Nie, jeszcze żona mi zostawiła, Halinka, Simonku, co my teraz zrobimy? Simonku? Mamusiu! Nie, ten Simonek. Ach, Simonek, zdążyliśmy się już wyprowadzić, zobacz, to też będzie fajnie, nie martw się, no zobacz, na przykład tutaj mamy fajną coś tam i w ogóle, podoba ci się? Tatusiu, czemu ten dom jest krzywy? Simonku, no co ja mogę powiedzieć, no mamy przynajmniej banana, tak? O Jezu, troszeczkę jestem stary. Ach, chyba do pracy już za późno. Porobić coś w ogródku. O, ale piękny ogródek. Czemu tu nie ma parasolki na naszym stoku? A, nieważne. Co to jest? Coś znalazłem na ogródku? To jest dziura, czekajcie. To jest dziura do naszego... Ej, Simon! Simonek, coś zobaczyłem przez dziurę! Czułem przez ścianę, że tutaj jest niby... telewizor, który myśleliśmy, że to telewizor. Chyba safe! Albo mikrofalówka. Kurczę, zaciął się ten safe. Czekaj, Simonek, mam inny pomysł. Znalazło się TNT, ale dobra, rzucam. Uwaga! BOOM! Simonek! W tym safe były pieniądze! Bierz je szybko! O, to tu się bogaci! Bogactwo! Yo, yo! Może nie rzucajmy tą kasą. Czekaj, tu było 10 tysięcy. To my lecimy do nowego domu, albo do nowego wszystkiego! O, ale trochę plecy mi bolą, bo jestem już stary i noszę ten plecak. Cześć, synulku, kupiłem nam kozacki dom, jak ci się podoba? Mamy piękny widok na całe Brookhaven. Troszeczkę, nie wiem, architekt się pomylił i powalił troszeczkę domki, ale no co tam, no fajne, nie? Ale co z tego, no a co? Co to jest? Ała! O, nie wiedziałem, że to jest zjeżdżalnia. No, nie wiem, dużo kasy na niego wydałem, więc spoko, całą prawie naszą. Wyjadę sobie do ciepłych krajów, o tak. O, już trochę stary jestem, wiecie, na starość się przyda. Dobra, o ile ludzi biegnie. O nie, spóźnię się, 2 minuty do odlotu. Dobra, biorę szybko walizkę. O nie, on już biegnął tam na lot. Szybko, muszę zdążyć. Och, dobra, jaki przyjemny lot będzie. Ekstra klasa za $1,000,000 kupiłem. O, i stewardessa nawet jest. Ech, co jest? Co? Ej, czy ja słyszę dźwięki? Czekajcie podgłośnie. Tak, to są dźwięki. Ej, czemu się samolot rusza? Halo? Słyszę turbulencję. Ej, pilocie, co się odwala? Czekajcie ze statku, rozbijamy się. O nie, chwila, odpowiedział, się rozbijamy, szybko. Nie mogę się... O nie, czy ja mam... Dobra, klikam. Jak się otwiera spadochron. O, no i co, w kiciu se siedzę, tutaj mam jakąś łóżeczkę. Ej, fire out. Co? Chodź tu, wypuszczę cię. Ale policjant śpi.
Czekaj, nie, nie może, idę do ciebie. Co ty robisz? Jo, ale dobry, dobry, dawaj, chodź, tu otwórz mi to. Czekaj. Po prostu cokolwiek, dobra. Dobra, teraz wyjdź, dawaj, dawaj, dawaj. Co on robi? Co tu robi policjant śpiący? Zagrał na gitarze. Nie, 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 dobra, ja spadam. A, uciekinier! Simon, szybko chodź, dobra, jest, udało się za nic, byłem niewinny i tu trafiłem. O, dobra, chodź Simon, szybko, chodź, chodź, chodź. Uciekaj, uciekaj, widzi nas. Dawaj szybko do sklepu Rockstar. Co się dzieje, pościg? O, co ty masz, iPhone'a? O, ale nie, 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 dobra, czekaj Simon. Musimy się przebrać, żeby nas nie znali, co nie? To jest bardzo ważne. O, dobra, i filozofia XD mam na koszulce. Będziemy jeszcze mieli... O ja, ale kozacko ty wyglądasz też. Ej, jesteśmy koksy na Brookhaven teraz, nikt nas nie rozpozna raczej. O, Simonek, ale ty masz przyczepę kozacką. Ej, tak, mogę tu zostać? Dobra, mogłeś tu przyjść, dobra, mamy wózek. Musisz moje dziecko udawać. Czemu twoje dziecko? Ja nie chcę być twoim dzieckiem. Żeby nas policja nie zobaczyła, masz, zobacz, proszę, przebranie się przygotowałem. Co to jest? No nie. No dobra, mogę chwilę poudawać, ale dasz mi tu mieszkać, proszę. Ja naprawdę muszę tu mieszkać. Teraz zmniejszam się w tym momencie. I już jestem mały baby fine roaching. Mogę tak być? Tata, tak, tata. Tak. O, idealnie, masz. Co ale to jest? Co ty masz na telewizorze? Złaź stąd. Wózka, co, tu jest dziecko, to ja nie chcę brata. Idealnie, nie, nie, nie. O, au, nie tak, to... O, musisz być co czysty, ty? O, tutaj czekaj, nie, tutaj cię nie, damy, w prysznicu, no. Wiesz co, woda masz być chyba za gorąca, to samemu cię umyję. O, a, nie, mopę. Ty. Tato, to jest brudny mop, tato! A, brudny! Jezu, powoliłem go przy... O, tutaj jeszcze włoski ci muszę uczesać, włoski? Proszę bardzo. O, o czekaj, tak, ja nie dosięgam do tego, muszę stanąć tutaj, weź mnie. A! O, dobra, dobra. Możesz być tutaj, o, proszę. Dobra. O, dzięki tato, dzięki, mam bardzo fajną grzywkę. Musimy iść do przedszkola, a w sumie może je tak wezmę ten wózek. Do przedszkola? Dobra, ja chcę do przedszkola. Co tu się dzieje? Dobra, outfit do szkoły, muszę udawać kozaczka, tak? To może założę... takie coś, na rodeo, tato, jak oceniasz? No nie, rób mi wstydu w szkole. To będzie kozak, oh yeah. I takie gadki, o, nie, nie takie. Okej, teraz wyglądam jak cool gościu. O tak, tato, możemy, co to jest? Możemy iść. Tak, możemy, o, autobus przyjechał. Wow, jednak nie nubowskie, ej, to jest cały świat dla dzieci. O, dobra, tato, już możesz sobie iść w sumie. Wow, au. Ła, o nie, złamałem nogę chyba. Nie, no nie. Co za dziecko? Co on robi? O, dziecko, siemano, dziecko. Cześć, dziecko. O, ja mam kolegę. Ła, trzymam go. Co jest? Dobra, kolego, ty będziesz tutaj, idziesz do dzieci innych, mniejszych, a ja będę se chodzić. Ej, ale kozacki to jest niebest, naprawdę. O, ktoś wszedł. Dzień dobry. Które to było nasze dziecko? Kim państwo są? Chyba to chodzi. Jesteśmy rodzicami któregoś dziecka, tylko nie wiemy którego. I jak to dobra, którego nie wie się? Przecież to się pamięta. Pewnie tego gościa. Dobra, nie wiem, nie pamiętam którego. Weźmy tego, bo fajny ma strój. Dobra, chodź. Co jest? Czemu mnie bierzecie? Halo, ja nie zezwoliłem na to. Halo, ja nie jestem waszym dzieckiem. Co tu się dzieje? Ej, co się dzieje? No, gdzie wy mnie bierzecie? Możecie mi powiedzieć chociaż... Jezu. Idziemy do domu. Ale ty, ja nie jestem waszym dzieckiem. Mamo, ja nie, co ty robisz? Prowadzę cię po domku, zobacz, tu mamy kanapę, widzisz? O, ale luksusik, ja nie miałem tak w domu. Ej, ej, ale kozak, ale koks. Ej, a co macie na górze? Tutaj jest mój pokój. Wow, ale kozackie wszystko. Wow, co, dostałem pokój, dwa łóżka. Komputery profesjonalne, co jest na komputerze? GTA, 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 włączysz mi komputer, mamo? Mamo, wow, jeszcze kasą, że... au. Ej, ale co z moim tatą Simonkiem? A, co tu jest na tym komputerze? Nie, co wy... Wow, mam basen na dworze, otwórz, otwórz, mamo. Otwórz, bo jestem za mały. Ja, własna tuba z basenem. Duszę się, a. Nie, dobra. Zostaw mnie już lepiej, mamo. Jak chcę to samemu pobyć, ale... No nie, dalej za Simonem, zapomniałem o nim, no. Ja tylko uciekłem z więzienia, już jestem jakimś dzieckiem czyimś. O, nowy piękny dzień, naprawdę. Minęło już trochę dni, jak jestem tutaj w tej... u tych rodziny, ja nie wiem, oni nie chcą mi wypuścić z tego domu. Przynoszą mi najlepsze jedzenie, ale na co mi to w sumie? O, ciekawe, czy mój tata się martwi prawdziwy, no nie wiem, czy ja... Ej, co? Tata! Tata! Co to jest? Czemu rodzice? O, cześć, synku, chcesz żelarka? Zabawkę? Ale tutaj jest mój tatuś, zauważyłem go przed sekundą. To nie, to chodź na chwilę. On jest prawdziwy. My jesteśmy twoimi rodzicami. What? Chodź z nami. Nie, ale to jest mój prawdziwy tatuś, ale puśćcie go. Ale mamy dla ciebie niespodziankę na górze.
O, niespodzianie. Nie, macie go wpuścić! Wpuśćcie, wpuśćcie! Chodź! On jest mój prawdziwy! Mamy dla ciebie. Wpuszczę go zaraz, tylko musisz narobić na górze zobaczyć coś. A, dobra, no to pójdę na chwilę na górę, dobra. Zostań tutaj w pokoju, my go puścimy do domu i zjemy kolację. A, dobrze, dobrze, to poczekam, aż puścicie go do domu. Załatwicie? Czekaj, ja słyszałem, załatwicie przed sekundą! Ręce! Co się... Ręce w górę! Co się tu... Co się tu od... Simonek, tata! Jezynku. Czemu? Nie, co wy robicie, rodzice przyszywani? Co wy? Czemu ma się bronię? Synku, to nie tak jak myślisz, my się bawimy w policjantów. To jest taka zabawa, wiesz? Nie wierzę w to. Tak, nie, nie strzelajcie w niego, proszę. Dobra, strzelaj. Co? A masz, mamo, wyrywam ci włosy. Zostawcie go. Uderzę cię szczotką, a masz! Puszczaj mamę! Nie, nie, nie puszczaj! O kurczę, strzela! Dostała! Jest, dobra, nie, uciekam! Nie. Tato, szybko! Biorę cię, szybko uciekamy stąd! Dobra, oni tam zostają, dobra! Spadamy stąd, idziemy do policji! Tata, żyjesz? Żyjesz, proszę! Synku! Tak? Synku, stawiam ci za to guacamole! Tak, guacamole! Dobra, spadamy stąd! Ej, to ich auto? Dobra, wsiadaj, tato! Ja prowadzę, wow! O, sorry za to, o, dziecko za kierownicą, o tak, ale mam skilla w kierowaniu. Dobra, spadamy, szybko, jedziemy na policję. Szybko, dobra, wjeżdżam. No nie, ten policjant dalej śpi, dobra, zmieniam się na siebie już, tato. O, jest, jestem sobą, już, Simon, już jesteś moim tatą. Synkiem. O, dobra, szybko, proszę pana, policjancie, jest pan, żyje? O. Żyję. Potrzebujemy pomocy. Goście się biją i w ogóle. Proszę tam pojechać szybko, bo oni nas okradli. Dobrze, to. To dziękuję, to. Okej, okay, on to załatwi, Simon. O, jest! Simon, zobacz! Zobacz to. Policja zbija. Złapali i... Tak, udało się. Oh yeah. Teraz dance, dawaj. Oh yeah, złapali przestępców. I co, teraz łysowam? O tak. Oh yeah, dobra, to my stąd idziemy. Nie wiem, dostałem telefon od tych dwóch rodziców, że mam tutaj przyjść do więzienia. Ja też nie, ale to są kajdanki. Nie, to jest mega dziwne, ale dobra, wchodzę tam. Jak coś to mam, nie, dobra, nie jestem w gaciach. Czemu jestem w gaciach? Dobra, nieważne. Halo, proszę wypuść nas stąd. Nie, ale po co dzwoniliście do mnie? No bo chcemy stąd uciec. Ale ja nie będę wypuszczać, ja nie jestem policjantem. O ja, wy macie kasę w więzieniu? Co to jest? Nie, dobra, ja idę po komisar... Ja idę po właściciela więzienia, bo kasa w więzieniu jest niedostępna. Co, macie walizkę? O nie, szybko idę do gościa. Szybko, Simon, gdzie jest właściciel więzienia? Gdzie jest właściciel? To nie gdzie wiem, on jest? Ale co, oni uciekli, czy Pani właściciel... Simon, zobacz, no oni mają jakieś rzeczy w się... Co, przecież nie ma tu nikogo? Co jest? Dlaczego ich nie ma? Ej, co... Czekaj, ja idę tutaj... Co... Jak to ich nie ma? Jak oni mogli uciec stąd tak szybko? Może kibelkiem? Nie. Chyba nie. Simon, chodź. No nie, no i zgubiliśmy ich, no. Czekaj, dam tu drabinkę. O, trzeba popukać, postukać. Może w łóżku mają przekonanie. Ej, nie, w łóżku nie. Zobacz, co tu jest. Co? Nie ma... To są jakieś kraty, Simon. Jesteś geniuszem, oni mogli uciec przez kraty. No przecież wiedziałem. Da się tam wejść, Simon. O, czekaj, naprawdę da się tam wejść. Czekaj. Dobra, wskoczyłem. Ej, tu są jakieś... Co to jest? Ej, tu jest wejście do celi. O, żeż ty, tam jest wyjście, Simon! Wskakuj tu, szybko! No co? Czemu w więzieniu? Ej, odjeżdżają, Simon, to oni chyba! Szybko, chodź, biegniemy, to są oni? Nie wiem, czy to są oni, biegnij! Dawaj! Goń ich! Dobra, mam siekierę od dziadka, Simon, ty też masz? A ja mam wiatrówkę! Dobra, czekaj, wychodzimy, są tu? Nie ma ich. Ej, no nie ma ich w wozie, co jest? Gdzie oni poszli? Ej, musimy tam. Co, jeżeli oni są w tym domu? Czy to jest mój dom? Ej, ja tu, czekajcie. Tak. Dobra, wchodzimy. O nie. Dobra, spokojnie. Ej, mam inny pomysł, Simon. Oni tam są, czekaj z pistoletem. O, dobra, czekaj. Nie wchodź, mam lepszą taktykę. Okej. Podpaliłem dom, uciekaj, ja szybko! Zaraz wylecą z szkodników. O, dobra, już się pali, zobacz. Pali się dom cały. Czekaj, kamp tu, no dobra. Zobacz! Nie, weź ich szybko. Dobra, bierzemy to auto, Simon, wpakuj ją na tyły. Dobra, idziemy jeszcze po tego gościa. Jedziemy, dobrze, mamy jedną. Jeszcze drugiego. Jest, jedzie tam, zaraz go potrącę, uwaga. Co tu się dzieje, dobra, wjeżdżam. Dobra, Simon, udało się, złapaliśmy złodziei. Halina, wjeżdżamy. Proszę pana, proszę, możemy zająć już salę operacyjną, moja żona rodzi. Jak najbardziej, szybko biegnijmy. Proszę wyjść, ja to szybko ogarnę, dobrze, proszę pana. Wychodzę. Uwaga, 3, 2, 1 i... Hop. Ale pani ma piękne dzieci, naprawdę. Najlepsze na świecie.
Mamo, mama, mama, czemu my w strojach się urodziliśmy? Dziubdzi, 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 trzeba. Au, czemu on mi rzucił kulą mięsną? Ej, czemu rzucasz mojego tatę kulą mięsną? Tato, spokojnie. Piąteczka, tato, a masz, masz, piąteczka. O. A, synku, to bardzo bolało. Jestem chyba super silny, o nie. Nie, mamusiu, leby, proszę, proszę. Dziwne te dzieci, aj, ale poradzą sobie w szkole. Jeszcze chwilkę przed odcinkiem chciałbym poprosić o łapkę w górę i subskrypcję z dzwonkiem, zanim juniorek zje subskrypcję. O, zdążyliście? W linku w opisie jest fireroad.pl, który startuje w ten piątek, czyli będzie do kupienia Fireroad Junior na przykład. Sprawdźcie sobie w linku w opisie, no i zapraszam do odcinka. Popity, popity, a, chcę prankować. Jezu, przecież nie ma mama ci właśnie mówiła, że nie, co nie, mamo? Dokładnie, nie ma takiej opcji, nie dostaniesz żadnej popity. A ja dostanę? He? Za to, ty, nie, ty też nie. A myślałem, że dostanę, bo wytłumaczyłem mu. Wszystko z lodówki, na 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 na. Synku, spokój się. Przepraszam, tato. A, psiu. Znowu zamroziłeś, tato, to już trzeci raz w tym tygodniu. No sorry, mamo, ale przez przypadek ichnąłem, no. Sorry, tato, że cię zamroziłem. Dobrze, ja odmrożę tatę, a wy idźcie kupić te popity. O, popity, a dostaniemy kaskę, bo ja nie mam. O, jest! Tu, mamo. O, ej, ale nie, bogaty wszystko łapie, halo. To jest nie fair, bogaty wszystko złapał. Gdy wam je oddam, nara. Hej, no. A, super, i on kupi popity wszystko. Ja, ale ta kasa błyszczy. Serio, ej, a kupisz nam te popity? Zobacz, darmowy wóz. Ej, ale czekajcie, free to znaczy darmowe. Po polsku darmowe, lol. Darmo, lol. Ej, czekajcie, czy jak teraz podejdziemy, proszę pana, możemy darmowe popity? Tak, jedyne co musicie zrobić to wejść do tego vana i tam są. Chłopaki, nie róbmy może tego, ale... Biegniemy! Ej, no nie, ale... O, dobra, w sumie to wejdę, no nic się nie może stać raczej, tak? Nikt tak nic nie porwie. Pana, gdzie są te popity, bo ich nie widzę? W waszych snach, jedziemy stąd! Nie, on nas porwał, wiedziałem! No i super, to wszystko twoja wina, Fireroad. Co? Dzieci, to tutaj. Gdzie my jesteśmy? Ja nie wiem, na co to za miejsce. Stary, to chyba jest kemping, ale nie wiem, gdzie my. Teraz was przywiążę i zje was niedźwiedź. What? Proszę. Super, bracia, to wszystko wina popitów. Powinni je usunąć z rynku, nie? O, już myślałem, że nas przejedzie. Jezu, ale o jakim on niedźwiedziu mówi? Przecież tutaj nie ma niedźwiedzi. Dobra, wykaraskamy się stąd. No nie da się. Da się, zobacz, coś przed tobą. Co? O co chodzi? Co to jest? Dobra, mam pomysł, weź użyj swoich supermocy i przednij tę linę. O, no dobra, spróbuję. Uwaga, 3, 2, 1. Bzzz. Jest, udało się, dobra, jesteśmy wolni. Mam mu kasę, zobacz. O nie, on nie chce chyba. Pomocy, on mnie porwał. O nie, on go porwał, co on robi? Ja położę tu wodę, on się potknie i ty go zawołaj. No dobra, spróbujmy. Halo, niedźwiedziu, chodź tutaj, mamy jedzonko. Biegnie, biegnie, uwaga, jest. Bęk, wywalił się, dobra, bijemy go. A masz, dobra, rozwalony, bracia. Prankster, rozwalili go, oh yeah. Teraz chodźmy spać, bo ja już nie wiem, gdzie jest dom nawet, serio. O, ojej. Kto to jest? Przepraszam panią. O, dzieci, ja jestem Nubek, kocham dzieci. Dajcie dzieci, do wózka, do wózka. O Jezu, dobrze, mamusiu, znaczy co, mamusiu, ja nie wiem, ojeju. Parkujemy w garażu. Ło, ale dom mamy, ten dom. Ojeju, czy my tutaj będziemy mieszkać, proszę pani? Tak, zaadoptowałam was przecież. Co to jest za domek w ogóle, co to jest? Dobrze, dzieci, usiądźcie, przygotowałem jedzenie. O Jezu, nic nie jadłem od tygodnia, pewnie będzie ohydne. Ej, nie, McDonald's? What, skąd ty to wziąłeś? Proszę pani. Widziałem tego niedźwiedzia, to go ugotowałam. I jeszcze tam troszeczkę ziemniaków. Nie wiem, czy ja chcę to jeść, ale dobra, spróbuję. Ohydne, fuj. Ej, w sumie? To nawet spoczko. Oj. Dobrze, dzieci, weźcie coś do $1, bo więcej nie mamy. No, mamo, $1 to mało. Właśnie, no. A pójdę do tego pięknego pana przy sklepie i z nim pogadam, może pocałuję. Czy chodzi o baconka? O nie, dobra, ja biorę doritoski. O ja, ale pyszne, wyjem troszeczkę. Dobra, ja je trochę ukradnę, nikt nie zauważy. Nie, bogacz, co ty robisz? Policja się złapie. Bogacz, no zobaczysz, że to się nie... O i zobacz, podjeżdżają, no. Mamo, bogacza złapali. Co ty narobiłeś? Super, bra, gratulacje. Jest dobra, ja się stąd zbijam i tak ich uratuję potem. O nie, on ich zakuwa w kajdany, no nie. Jesus, oni mają wszyscy kajdany na rękach, nie. Siadać do auta, raz, dwa. Proszę, proszę pana, niech pan nam daruje. To są dzieci. Jezu, ale okropny policjant akurat dzisiaj był. Proszę pani, okazało się, że te dzieci są jeszcze kradzione, więc dodatkowe 10 lat pani grozi, chyba że odda pani dzieci. Nie oddam ich nigdy, ja je kocham, nie. Oj, proszę pani, nieładnie, nieładnie. No nie, zobaczcie, moja mama siedzi w kiciu. Dobra, czekajcie, spróbuję zrobić sposób, że... Wchodzę super szybko na górę. Skakuję tutaj, okej. O, okej, i teraz idziemy tędy. Jest, siemaneczko rodzinka.
Czekajcie. O, brat, siema! Siemaneczko, bliźniaki mam, bliźniaki, wsiadajcie do koszyka, mam pomysł jak stąd uciec, wsiadajcie. Trzeba plecy, mama, dobra? Teraz biorę was, okej? Okay? Otwieram tutaj i wychodzimy po cichu. Dobra, nikt nas nie widzi, wcale nie wyglądamy jak jakiś mutant. No nie, tędy nie. Dobra, tędy, okej, okay, on patrzy w komputer. Jest, uciekamy, dobra. Tyku, jesteś mega mądry z tą ucieczką. Dzięki, mamo, to była najlepsza ucieczka świata. Dobra, dzieci, musimy zmienić 100% cały wygląd, bo inaczej policja nas złapie. O Jezu, mamo, nie tak fajnie wyglądałem, mamy fajną pelerynkę. Przykro mi, synku, musimy to zmienić. O Jezu, dobra, idę pierwszy do fryzjera. Dzień dobry, proszę pani. Cześć, młodzieńcze, dobra, to na co tniemy? O, na coś, żebym wyglądał po prostu inaczej, wiesz. Proszę, na Lewandowskiego. Ja nie chcę na Lewandowskiego, co innego. Dobrze, zmieniamy. O, dziękuję, proszę pani. A na takie coś? Co to jest? No dobra, może być, jeszcze pomaluję na złoty. Dobra, zmieniłem cały wygląd, mamo. O, widzę, że też troli. Ujo, jak wyglądacie, jak inne osoby. O, i mama jak wygląda, jak jest totalnie inna. Dobrze, należy się 500 zł. Mamo? Klikajmy! Dobra, o nie, przepraszam, proszę pani, potem zapłacimy. Pa, pa, ra, pa, pa. Fajne te wiadomości, serio. Halina. Czy ja coś słyszę? Bracia, wy też coś słyszeliście? No, ej, co jest za telewizorem? Czekajcie. O, co to jest? Skąd wy wyszliście? To są nasze... Nie. One wyglądają inaczej. Widzieliście może jakieś takie trojaczki gdzieś w okolicy? Trojaczki? My jesteśmy trojaczkami, a co? No, szukamy naszych dzieci. A dlaczego przez nasz dom? Co to ma być? Bo ktoś porwał nasze dzieci w wanie z popitami. Jezu, jaki okropny człowiek. Czekajcie, nasz też porwali. Padł od moich dzieci! Uciekajmy! Aha, mamo, co ty robisz, co oni? O, dobra, oni ciekają dołem. Jezu, co to się odwaliło? Ej, ale serio, coś mi się przypomina jakby... Ej, czy to nie była nasza... To nie była nasza dawna rodzina? Nie, wy jesteście moje, tylko moje. Ale mamo, przecież przypomina mi się coś. Ty nas znalazłaś na dworze i nas przygarnęłaś. Nie zadawaj się takich pytań, no. Raz, dwa, do szkoły się ubieraj. Idziemy do szkoły, wyruszam w dal. Synku, wzięłeś wszystko na pewno? Tak, wziąłem, mamo, wzięliśmy wszystko jako bracia. Ej, halo, stop. To są nasze dzieci, co? Co tu się odwala? O Jezu, nie powiedziałam wam tego. No jesteśmy twoimi rodzicami. No tak, przecież wy byście na początku, to nas wtedy ukradli. O Jezu, to jest mega dziwne, brachu. No wiem. Synku, chodź, wybierz nas, damy ci popite, wszystko ci damy. Dobra, co raz później tu? Czekaj, ja ci dam ci miłość i wszystko. O, no dobra, w tę stronę, okej. Okay. Ale my ci damy dużo kamieni i ziemi. Ej, a w sumie, to czemu by razem nie zamieszkać wszyscy? Ej, w sumie to nie jest głupi pomysł. Ej, w sumie celowała do nas broń, ale dobra, możemy. Jest, dobra, to zamieszkujemy razem. Super, dzieci skończyły jako bezdomne. No po prostu super, wywalili nas z domu, bo tamten się spalił, kłótnia była. Nie wiem, ta rodzina naprawdę już jest... O, ej, Rebeks, da pan Rebeksa? Prosimy. Tak, dzieci, chodźcie, wyjdę za auto tylko. Proszę tutaj, Rebeks, proszę. Tak, proszę, tak. Ahaha, żartowałem. Wracam do auta, nara, dzieci. No i znowu nas oszukał, no. Dzieci, szybko, samo możemy z tym uciec, chodźcie. Co, mama? Myślałem, że cię już nie ma z nami. Słuchajcie, wylatujemy do Bloksburga, szybko. Co do Bloksburg? Ej, nie, czekajcie, ja nie chcę tam wracać. O, dobra, biegniemy. Mamo, nie rozumiem dlaczego, no. Fireout, chyba mama nas oszukała i wysłała do jakiegoś kraju dziwnego. No i super, dobra. To ja skaczę, to ma tyle, do widzenia wszystkim, no i cześć. Mamo, jestem super bohaterem. Nie umiem mówić. Tak, będziesz moim kochanym synkiem. Pani, muszę go wziąć na chwilę na kołyskę, potem go pani odbierze. Chodź tu, mały bohaterku, tylko mnie nie ugryź, albo nie pal. Nie podpalę pana, bo pan jest dobry. Dziecko, posiedź tutaj obok tej kołyski, ja przyniosę dokumenty, tak. Mamusiu, kocham cię, jesteśmy bogaci. Pan go weźmie jak najszybciej, ja chcę go już nakarmić złotem, no. Przepraszam, proszę pani, już go biorę. Chodź, poczekaj tu, tylko wezmę papiery, dziecko. Dziecko? Czyli dziecko? Zamroziłem go, nie umiem mówić. Co ty narobiły, nie kasą, masz. Halo, wraca, które to które dziecko, czemu one się pomieszały? O nie. A masz ty, no, nubku, a masz. Au. Pomyliliśmy dzieci, co teraz zrobimy, no. Dobra, to ja wezmę te, a ty weź te. Dobrze, pani dziecko wróciło, słodkie jest? Aż, nakarmić tutaj złotkiem dziecko. Ale pyszne. O, dzieciaczku, masz tutaj sok superbohatera. On jest bardzo cię pobudzający, no. Mamo, on jest bardzo dobry.
Energia! Proszę pani, chyba nie powinna pani tego dawać dziecku. Dzisiaj dzieci zostaje podmienione na rodzinach. Jeżeli ty zostawisz łapkę w górę i subskrypcji, kaw z dzwonkiem, a nim podmienię te dzieci, to jesteś pro. Nie no, dziękuję bardzo. No i zapraszam was na fajerot.pl, na którym się już wszystko kończy, więc zakup. Chciałaś zakupić ze sklepu, to zapraszam, link w opisie, bo to ostatnia chwila. I przygotujcie się na live'a zakończeniowego. Najważniejszą rzeczą musimy znaleźć twoje moce, synku. Ale jest, ja chcę być bogaty tylko, to jest moje życie. Ej, Halina, może on pływa dobrze, chodź do basenu. Synku, zrzucę cię raz z tej zjeżdżalni i zobaczymy, czy przeżyjesz. Znaczy, A, nie, tato, nie, proszę, Nie mam mocy pływania chyba. Ryszard chyba nie pływa, mi się wydaje. To trzeba go złapać czy coś? Dobra, to ja skacę po niego. Tato, pomocy, tato. O, Juniorku, nie, płacz spokojnie. O, syneczku, witam. Cześć, mamo, hej. Fajnie, że mam taką rodzinę. Kamerdynier poda ci jedzonko, synku. Dokładnie, tutaj proszę złoto w najlepszej pasieki. Wow, to jest złoto. Ale zrobiłem. Synku, czemu podpaliłeś włosy naszemu kamerdynierowi? Przepraszam pana. Nic się nie stało, tak. I tak chciałem być łysy. O, to dobrze, proszę pana. No nie wiem, jakimś ogniem chyba zasiałem. Bardzo ostre to było. Dobra, synku, nieważne. Chodź, tutaj zjedz więcej jedzonka. O ja, ale pyszne kurczaczki. O, zjedzone. Czemu tak szybko? No dobra, masz tutaj tablecika z Robloxem. O, mamo, dziękuję. Roblox moje ulubione. Masz tam milion robuxów doładowane. What? Milion robuxów? Ale fajnie! Yo, Fajero Junior, kupię nam rzeczy, bo teraz jesteśmy bogaci. Uwielbiam Robloxa, gram w niego całe dnie. Synku, kończ już grać tego Robloxa. Mamy kolejne ćwiczenie, czyli podnoszenie 100 kg. Ej, no mamo, ale tu podnoszę w Lifting Simulator, lepsze to jest. Synku, tutaj jest 100 kilo. Czy to dasz radę podnieść? No tato, ja nie wiem, no ale dobra, spróbuję. 3, 2, O Jezu, tato, ręce mi pękają, pomocy! Przygniotło mnie 100 kilo. Przepraszamy cię, synku. Chyba też nie masz mocy siły. Twoja mama nawet to umie podnieść, zobacz. O, mamo, jesteś mega silna. Synku, nie martw się, my na chwilę wyjdziemy i za chwilę po ciebie przyjdziemy, dobrze? Ryszard, podpalaj dom, sprawdzimy, czy ma moce. O, wyruszam w dal. Halo! Nie, czemu dom się pali? Nie wiem, jak on zrobić dalej. Halo, rodzice! Ja nie mam super mocy ognia. Au, to parzy, ała. Gdzie mamy iść? Tu są... Wiesz co, weźmy go, Ryszard, szybko, on tam może się spalić. Poczekaj chwilę, on musi być twardy, ma te moce na 100%. Dobra, chyba tylko robuxy mogę uratować, szybko. Przepisuję robuxy na moje drugie konto, dobra. Nie, co jest, czemu robuxy, wypadam stąd. Rodzice, czemu to zrobiliście? Przepraszamy cię. Gorzej z tym, że podpaliliście dom, żeby to sprawdzić, ale... no nie mam supermocy chyba. Mama się opala, ej, to ja teraz przetestuję, czy mam supermoce, dobra. Ale wysoko tu jest, fajnie, taki skok będzie idealny. Synku, gdzie jesteś? Nieważne, mamo, nie pytaj. Synku, co ty robisz, czemu chcesz... Zejdź stąd, ty już rozwa... Czekaj, mamo, tylko coś sprawdzę. Nie, synku, nie rób tego, to jest niebezpieczne. Masz robuxy, chodź tutaj, kamerdynier, ratuj. Czekaj, o. Synku, stój, czekaj, nie rób pochopnych ruchów. Kamerdynier, biegnij po niego. Już biegnę, proszę pani, Ale fajnie było, fajny skok. Synku, jak ty to przeżyłeś, czemu tam to jest rozwalone? No wiesz, upadłem na to, mamo, wiesz, no to było jedyne, co mogłem się amortyzować. Dziecko, rozwaliłeś mi auto. O Jezu, przepraszam, panie kamerdynerze. Mamo, oddasz mu kaskę? Synku, to jest twój pierwszy rabunek, musisz się postarać. Zobacz, tam rabują kogoś, musisz to uratować. Tato, ja nie mam supermocy. Znajdziesz je dzisiaj, przysięgam ci. Dobra, biegnę. Halo, zatrzymaj się, proszę pana. Dziecko, naprawdę, dobra, idę na górę obrabować ten bank. Nara. Ej, a co jakbym wziął kartę i na przykład poszedł tutaj i wypłacił kaski trochę. O, to będzie fajne na pewno. Synku, co ty robisz? Idź na górę. O, przepraszam, tato, już biegnę. O nie, co ja mam zrobić? Ja nie mam nad czym. Dobra, mam super siłę, uwierzę w to. A masz! O, czy ja cię pokonałem? To była beka z ciebie, po prostu się położyłem. Ej, albo ty masz złote ciuchy, ciebie też wezmę. Nie, proszę, tylko nie to. Nie, nie, proszę pana, no, ja jestem bezwinnym dzieckiem, no. Mój tata myślał, że mam moce, jednak nie, zawiodłem go. Dobra, mów, kim są twoi rodzice. Mój tata właśnie stoi za tobą. Co? Chodź tu, zostaw moje dziecko. A masz.
Och, synku, chodźmy stąd, wezmę jego kasę, dobra. Może jednak nie masz supermocy. Synku, nie możesz mi tak strasić. Doładuję ci miliard robuxów, ale przestań. Dobrze, mamo, tylko ziewnę. Sam rodziłem kamerdyniera. Synku, mówiłam ci coś. Mamo, ale ja nad tym nie kontroluję, no. Okej, zrobię coś pożytecznego. Zapalę oddechem w piecu, zobacz, mamo. O, chyba nie zadziałało. Mamo? Chyba podpaliłem coś innego niż grilla. Synku, uciekaj! O nie! Dobra, uciekamy, kamerdynier! On jest zamrożony. Dobra, chodź na ręce, kamerdynier. A, dobra, uciekamy stąd, mamo, przepraszam. O Jezu, co ja narobiłem? Podpaliłem nam willę za $1 000 000. Czku, straciliśmy przez ciebie dom, samochód i wszystko. Mamo, ale ja nad tym nie kontrolowałem, przepraszam was. Zarobię, ja zarobię pieniądze dla was, wszystko dla was zrobię. Bycie bogatym mi się już znudziło, synku, nie martw się. Dobra, mamo, wracajmy do... mamo, ktoś jest za nami! Oddawać kasę. O nie, o nie, Synku, ratuj, proszę. Nie, co ty chcesz mi zrobić? Oddawaj kasę. Ej, zamroziłeś mnie. Masz. Jeszcze to, backflip, no. Zostaw moją rodzinę, bo będę po to skakać. Synku, dziękuję ci za ratunek, jesteś najlepszy. Nie ma za co, mamo, jeszcze po nim poskaczę. Synku, musimy sprawdzić, czy na pewno jesteś nasz. To jest niemożliwe, że ty nie masz supermocy. O, tato, właśnie, sprawdźmy, bo ja nie wiem, już mam dosyć tego, że ja nie mam supermocy. Proszę pana, to nie jest nasze dziecko. Wy mnie podmieniliście na 100%. O Jezu, przypomina mi się coś, może? Jakaś pomyłka mi wpadła. Czyli podmieniliście nasze dziecko. Gdzie jest nasze prawdziwe? Chwila, zadzwonię do nich. Halo, dzień dobry, dlaczego dostałem telefon? Oddawaj moje dziecko. To moje dziecko. Właśnie, ani rusz stąd, no, raz, dwa. Pani, nastąpiła pomyłka, pomieliśmy dzieci na początku, wie pani? To dlatego ona ma supermoce, o nie. Mamo, proszę, ja nie chcę od ciebie odchodzić, ja już ciebie kocham. Badajmy stąd. Racja, synku. Uciekajmy. Oddawaj mi syna. Nie, I jesteście zamrożeni, o. Dobra, syneczku, będziemy ratować świat razem. Syneczku, pomocy, oni mnie mają. Co się dzieje, halo, mamo, co się... czekajcie, czy ja słyszę coś na... O nie, czy ja... Czemu tam są superbohaterzy? Oddawaj naszego syna, raz, dwa. Co ja mam zrobić, oni są tacy silni, ja im nic nie zrobię, czekajcie. O, synek, witam. Dzień dobry. Zostajesz z nami, chodź, musisz ratować świat z nami jako superbohaterzy. Właśnie, zostawcie mnie, ja nawet z wami nie chciałbym, no. Masz iść, albo wiesz co. Co? Zabijemy twoją mamę i ciebie. Synku, dlaczego? Mamo, wiem, to jest smutne. Dobra, idę z wami, już, spokojnie, nie musisz mnie tak bić mocno. Synku, już się nigdy nie zobaczymy. Tak nie może być. Nie! O Jezu, synku, bez przesady, no. Co chcieliście mi zrobić? Na wózek w tym momencie, już! Jedziecie sobie na wycieczkę życia. Proszę, przepraszamy cię, synku, no. Sayonara, rodzice. Macie! Jak wylecieli. Uwaga, jeszcze raz, bam! Jeszcze cię złapiemy. Dobra, polecieli w kosmos. Mamo, wracajmy do... czekaj, tylko się zmniejszę. O, syneczku, wracajmy do domu. Dobra, papa, dzisiaj wyjdę z kolegami na boisko. Halo, Fajrok, zejdź tu na dół, ty małe! Co? U niej mama się wkurzyła szybko. Dzień dobry, mamo, jestem do usług. Czemu to jest nieposprzątane? Ale co, mamo, no, posprzątałem wszystko, jak chcesz z kolegami wyjść. No, ten komin! O Jezu, przepraszam, zapomniałem. Komina posprzątać, oh my god. No, mamo, ale co z tego, że zapomniałem, no. Nie! Teraz masz zakaz. O, mamo, ale nie, proszę, ja bardzo chciałem, no. Nie! Dobrze tak, bracie. Ej, no czemu ja nie mogę być jak siostry, no. Dobra, sprzątamy kominek, cyk, tutaj kilka razy, tak. Teraz użyć tylko drabiny. Cyk, tutaj to i ho, posprzątane. Mamo, posprzątaj komin. To fajnie, ale zapomniałeś o kuli mięsnej. Jakiej kuli mięsnej, mamo? Ja nie widzę żadnej kuli mięsnej. Ja. Ej, no nie, mamo, wrzuciłeś do basenu kulę mięsną.
Wyłów to, albo nigdzie nie wyjdziesz. Dobra. Mam. Halo, co jest? Czemu nie ma góry? Ej, mamo. Haha, zamknęłam go, mamo. O, jak dobrze, córeczko. Dobra, wypuszczam ci fajerocie. A, proszę, weź mnie. Halo, wypuść, proszę, proszę. Co jest? Mamo, zamarzłem po tym. Jak zamarłeś, to iść do lodówki, no. Nie, ja wolę jednak pójść pod kominek, który posprzątałem. O, już jest cieplutko. O, jak dobrze. Ej, no kto to wyłączył? Nie ma. Kostrzyczki, gotowe do kina? Przebieramy się, raz, dwa. Pewnie. O, ja też mogę iść do kina? Bardzo chciałem, bo ja na piłkę dzisiaj nie poszedłem. Nie idziesz do kina. Ty jesteś zbyt brzydki. A, brzydki, co? Ale spokojnie, mało, mam karton na głowie. On nie będą widzieć mojej brzydoty. I tak wyglądasz brzydko i zawsze będziesz brzydki. O, ale to może dlatego, że jestem adoptowany, co? Ej, no fajnie wyglądam. Dobra, ty nie idziesz i tak wyczyść grilla, raz, dwa. Zawsze się czuję gorszy od innych, dobra. Posprzątam już. Ostry, dobra, posprzątam tutaj. Aj, gorący trochę. Dobra, to odpalamy grilla na maksa. A, podpaliłaś mi, siostra, palę się. Mamo, pomocy, palę się. To dobrze. Pomocy. Ej, kto zamknął? To drzwi, pomocy! Ojej, już przestałem się palić. Mały dziedziusiu, my idziemy, papa! Dobra, to ja pójdę do wanny, bo naprawdę to jest tragedia z wami. Wiecie co? Czasem się czuję trochę jak niewolnik. Fajro Junior, ty też tak myślisz? chociaż zjem sobie bananka, żeby mi się troszeczkę lepiej zrobiło. No nie nawet... A, mogę zejść, no. Halo! Dzień dobry, halo, tutaj właściciel tego domu. Proszę, odsunąć się od tych... czego pan by chciał? Mieszka tutaj osoba, której mam dać miliony i była synem króla. Wie pan co, mieszka tutaj tylko ja, mieszka moja mama i dwie siostry. A co? No bo jeden tutaj chłopiec powinien być, który dostanie od króla czy jego taty. No nie wiem, w sumie nie ma tu nikogo, żadnego chłopca, który dostanie od króla, no. Nie ma tu nikogo adoptowanego? No ja jestem adoptowany. Ale zobacz, jestem adoptowany i umiem robić backflipy. Dobra, dziecko, przyjedę tu jutro, jak będzie mama. Do widzenia. Do widzenia, proszę pana, do widzenia, bye bye. Ach, poglądam sobie telewizję, póki mamy nie ma. O, dobra, nie chciałem tego robić, ale dzisiaj trzeba umyć kibelek i lodówkę. Ale lodówka nie jest taka prosta do umycia, jak się wam wydaje, co nie? To trzeba tutaj... dobra, tu nic nie ma. To jest szczur! Mówiłem! Chodź tu, czekajcie, to jest taki trik, to jest taki trik do sprzątania lodówki. No, proszę, szczurku, proszę. O, dobra, i banan, łap! O, dobra, złapał. I teraz trzeba szybko to zamknąć, okej? Pozwalam tą lodówkę! I sprzątam ją gitarą i tym, ba, dobra, posprzątana. O Jezu, o fuj, co tu się działo, naprawdę? Czy ten szczur mnie ugryzł? Ja coś czuję! O nie, chyba mam chorobę szczurową, jak cię ugryzie. Niedobrze się czuję. O nie, mama. O nie, jest 6 rano. O nie, oni przyjeżdżają z kina. O nie, przyjechali. Siema, słodziaku, brat, to znaczy dzieciaku. Posprzątałeś mi strych, czy co? O nie, zapomniałem. Tak, mamo, to ja pójdę teraz posprzątać do... Czemu tego wcześniej nie posprzątałeś, co? Zobacz, twoim siostrę kupiłam lody, a tobie nic. No fajnie, mamo, nie opłać mi to. Posprzątać strycha, inaczej mama mi zabierze kompa. Dobra, spróbuję. Dobra, nikogo tu nie ma, dobra. Myślałem, że na strychu jest jakiś potwór, dobra. Weźmiemy sobie tutaj kaski troszeczkę. Mamo, potwór mnie złapał, mam zawał. Pomocy, nie, co ty robisz? Mama mi kazała upichcić coś, inaczej nie pójdę nigdzie już dzisiaj. Dobra, szybko, cyk, tutaj siekamy to. Dobra, wyjmujemy z pieca, okej, wpadłem do pieca, pomocy. Chyba jest dobre, nie? Znaczy, no robiłem to bardzo długo, to jest mój przepisowy przepis. Tutaj proszę dla siostry, tutaj dla siostry. Mamo, obiad gotowy. Idę już, nie pośpieszaj. Pójdźcie, to jest mój przysmak kosacki. Mamo, niedobrze mi. Co? Ja przecież to robiłem, to jest mój popisowy przepis. Co ty zrobiłeś siostrą? Trafiasz do kozy, albo nie, dzwonię na policję. Co ty im zrobiłeś? Mamo, przepraszam. A co ja narobiłem? Proszę zabrać moje dziecko, no otruł moje dziewczynki słodkie. Nie, mamo, proszę, tylko nie na policję. O, policja przyszła, trafisz do kicia. Nie, tylko nie to. Mamo, proszę, no. Halo, dzień dobry, czy zostałem właścicielkę tego domu? Tak, czego pan chce, czy to jest policja? Proszę zabrać
zabrać to dziecko? No właśnie, szukamy młodzieńca, który tutaj jest chłopcem. Czy masz tutaj chłopca? No mamy, proszę go wziąć, to policja? To on dostał spadek. Dobra, weźcie go ode mnie. To ja jestem, zabierzcie mnie stąd. Mogę trafić do kicia, proszę, zakujcie mnie. Dobrze młody, za mną, proszę. Chciałbym tak na 10 lat spoko, ale za 20 to już tak średnio, no bo będę już mieć 30 lat. O co chodzi z tym więzieniem, proszę pana? Pani Czufajrocie, to twoja willa, twoje auto i wszystko. He? Co? Jak moja willa? Jo, ale fajna willa, ma pan fajną willę, naprawdę, tu będę siedzieć w więzieniu, tak? Nie, dostał pan spadek po dziadku, to jest pana. Czekajcie. Czy ja to dostałem? Uuu, to jest przecież wielka willa, ja byłem znęcany się. Jestem najlepszy w całym mieście. Nie, ale żartujesz sobie, proszę pana. Ja jestem pana kamerdynierem od dzisiaj. Oh my god, Cindy Lou, nie wierzę w to. Ja mogę jeździć moim Lambor Babygini. Dobra, czekajcie, czy ona się rozpędza do miliona kilometrów? Chyba tak, chyba nawet do 300 tysięcy kilometrów. Oh my god, jestem królem tego miasta. Pani kamerdynierze, a pan ochroniarz, dzień dobry. Czy dałby pan radę mnie podnieść, proszę, i zanieść mnie do łóżka, błagam. O, ale piękne życie, po prostu od takiego, o, dziękuję, naprawdę, to jest niesamowite, to jest chyba sen. Ej, a właśnie, co z moją rodziną? Ej, czy, tam jest moja siostra. Ej, moja druga siostra. Ej, jeszcze mama gdzieś jest? To jest mój synek, ja go tak kocham, on był najlepszy dla mnie, ja go wychowywałem pięknie. Nie mogę panią wpuścić, nie wiem, kim pani jest. No to proszę, to mój kochany braciszek Słodziaczek. Ej, halo, dzień dobry, to ja, witam. O, syneczku, chodź tu, zióbdziam cię, ma, no. Trochę się zmieniliście, wiecie? Wiesz, to syku, spalili nam dom, mógłbyś nas przymocować? Nie, byłyście dla mnie mega niemiłe, no i ogólnie, nie, po prostu wam nie pozwalam, no. Aaaa, nie, tak nie może być, już mi wkurzyłeś, wyjmuj się, kieran. Paniczu, co mamy robić? A nie, nie strzelaj moich. Teraz albo dajesz nam dom, albo zginiesz. Nigdy, to mój dom, po dziadku. Stawcie mnie. Oh my god, oh my god. A, tu się pali? Co? Podpaliliście ten dom, przecież chciałyście go przed chwilą. Aha, teraz po tobie, zabijemy cię. Dobra, tędy, okej. Okay. Teczka, szybko, tutaj jest bunkier. O, dobra, o, jest, udało się, one od ognia upadły. O, dobrze, że ja mam maskę, ich, jestem straszakiem. A, pomóż nam. Prędzej do was zwiążę najpierw. Odwróć na. Właśnie, bracie, proszę. Nie, nie odwiążę was, dopóki się nie ogarniecie, no. Zobaczcie, co zrobiliście z moimi kamerdynierami. Dam wam na nowy dom, pójdę wypłacić z banku, ale się ode mnie odszczepcie. Chciałbym wypłacić pieniądze, biorę moją kartę oczywiście. Oki, mam tutaj mój worek z pieniędzmi, dobra. Mamo, wypłaciłem pieniądze z banku, dobra, to jest dla was, okej? Okay? Dla was, połowa dla mnie, tu jest parę milion... Oddawaj wszystko. No jeszcze mnie oszukujecie, no. Jak tu się dziwicie, że wam nic nie chcę dać, no. Dobra, wiecie co, weźcie to sobie. Już nie chcę pieniędzy, pieniądze i tak. Macie, nie dają szczęścia, proszę, weźcie sobie. Najlepiej wszystko mi zabierzcie. Dobra, nubku. Karma ich dopadła, naprawdę. Tyle pieniędzy, o tak. Aha, i co, karma wraca. Haha, i co, haha. Dziwne, że akurat przyjechali ich policjanci. Dzień dobry, misja wykonana. Wiecie co się stało? Teraz moja siostra i moja mama sprzątają dla mnie. Serio, ale się odwróciły role. Warto jest być dobrym. Ej, co to podjechało? To są ci biliarderzy z telewizji? O, cześć chłopcze, witam. Cześć, witam, wy jesteście ci bogaci. Proszę, dajcie dolarka, jestem biednym dzieckiem, proszę. Tak, to co to jest w ogóle za Lamborghini? O ja. Synku, to jest najszybsze Lambo na całym świecie za miliard bilionów. Co, ile wy macie kasy? Czy wy możecie kupić to Blue Heaven? Ma dużo takich samochodów, więc może chcesz się przejechać? Ja tak, serio? Ej, czekaj, twój tatuś, czyli wy mnie adoptujecie? No oczywiście, bo my pomagamy takim biednym dzieciom. Ja, ale kozacko, jak się czuję fajnie w tym aucie, serio. Czy ten dom jest pozłacany? Ja cię kręcę, ile to kosztuje? Mamo, ile się to kosztuje? Dobrze, syneczku, więc teraz mamusia cię wykąpię w ekskluzywnym jacuzzi za milion dolarków. Serio, ej, dajcie mi jakieś ciuchy, mamo, proszę, bo ja chodzę w tych... Jakieś ciuchy? Wiesz, się tylko najpierw się yes. Wykąpię tutaj. Dobra, wykąpię się, ale ja będę nowym narodzony, no. Jak ja wyglądam, Fajru Junior w ogóle też się wykąpał, ale fajnie, mamo, jesteś najlepsza. Mamo? Gdzie znikła mama? Dobra, nie wiem, pójdę na dolne piętro, może tam są. Mama? Tata, czemu oni są tak przybrani? Mamo, tato, halo? Tak, synku? Czemu jesteście przybrani jak kryminaliści? Synku, nie zadawaj zbędnych pytań, my musimy iść na party, tak, imprezę. To papa, synku, chodź, Heniu. Co jest? To jest mega dziwne. Czekajcie, pójdę za nimi. Będę śledzić moich rodziców. Czy oni wbijają komuś do... Nie, oni weszli do kogoś do domu z pistoletami. Co jest? Dobrze, więc panie właśnie, oddajesz pan swoją całą pieniążkę albo co? Zabieramy ten dom siłą. Oni okradają ludzi normalnie. Nie! O nie, ja słyszę strzały! Co się tam dzieje?
Dobra, wchodzę. Jezu, to są przestrzelone te. Ja cię krę... Nie, zabili woźnego, co jest? Moi rodzice są straszni. Dobra, muszę stąd wejść na policję, szybko. 5-7. Halo, halo, proszę pana, policja, halo. Rodzice są straszni, proszę. O nie? Kanie, słyszysz coś? Aja! Mamo, to nie tak jak myślisz! Synku, co ty tu robisz? Widziałem co zrobiliście, czemu go zastrzeliliście, no? Synku, tak zarobił pieniądze, ale teraz ty leżeć. O nie, o nie. Rodzice, nie róbcie pochopnych ruchów, proszę. Rodzice, słyszycie coś? Synku, to tak nie, jakieś ostatnie słowo, tak nie może się zakończyć. Ale policja jest za wami, lepiej wy powiedzcie ostatnie słowo, haha. Jo! Jezu, Ryszard, uciekajmy! A co tu się dzieje? Policja, brać cicho! Dobra, nie wiem co tam się dzieje. Biedne dziecko z mamą versus bogate dziecko z mamą. Pani, mam dobre wieści, proszę pani. Czy to moje piękne dziecko? Mama, mama. Hej, mama. Mama, nie umiem mówić, jestem za mały. Ale moje piękne dziecko, o Jezu. Wychowam to dziecko w biedzie, ale dobrze. O, doktorze, jak to już moje dziecko? Gdzie ono? Proszę pani, już jest przed szpitalem, zapraszam. A nie, to jest po prostu zbyt piękne. Moje dziecko będzie takie bogate, ja cię kręcę. Halo, dzień dobry, mamy pani dziecko. Najpierw zaśpiewam piosenkę. Dzisiaj pani dziecko się urodziło, zapraszamy je wziąć. Jest bardzo bogate i w ogóle fajne, zapraszamy je wziąć. A przestań ją śpiewać, daj mi moje dziecko, ono jest w złocie. W ogóle? Wykąpię cię w złocie i będziesz moim złotym, bogatym dzieckiem. Witamy w TV reklamach. Chcielibyśmy zaproponować państwu latający wózek. Dosłownie, moje dziecko w nim będzie latać. Rzucić go w losowe miejsce, totalnie losowe. I wtedy ono poleci. Zapraszamy do zakupu. To jest najlepsza reklama. O mój Boże, ja muszę to wszystko mieć, to są naprawdę innowacyjne rzeczy. Kawardynier, kup mi to wszystko. Masz tutaj kartę kredytową. Mamo, dlaczego oglądamy telewizję nie naszą, tylko sąsiada? Poczekaj, synku, bo mój ulubiony program akurat leci. A, bo nas nie jesteś na telewizję. I mamo, widziałaś tę reklamę z tym wózkiem? Kupisz mi taki, proszę. No synku, na to nas nie stać, ale pójdziemy na zakupy do bieda sklepu. Bieda sklep, bo tak. Mamo, czemu nie jesteśmy w Biedolandzie? No synku, właśnie zamknęli go, ale jest tutaj fajrut.pl. Tu na pewno fajrut.pl, mój ulubiony sklep. Mamo, a stać nas na pewno na te ubrania, no. Proszę pani, na pewno będzie pani stać. Cena nie jest super wysoka, bardzo fajne wzory. Dodatkowo to jest fajrut.pl. Dzięki, proszę pana, fajne się udało. Yes! Ten sklep jest najlepszy. Chodźmy, mamo. Kamerdynierze, wykupimy wszystko z tego sklepu, płać. Dobrze, płacę, okej, zapłacone. I wszystko ze sklepu fajrut.pl, o tak. Zobaczmy, czy on działa, teraz tak, trzeba podskoczyć i... Mamo, ja nie, mamo! A, ten wózek jest zło, o, fajna! Ale świetny wózek, kamerdynier, szukaj dziecka. Mamo, dlaczego nie mają mieszkania żadnego? Czemu ja nie mam łóżka? Proszę, jestem za mały. Wiesz co, syneczku, bo jesteśmy biedni, ale spokojnie, trochę wody z świeżej konewki. Dlaczego, no? Tej wody. What? Do tego wszystko kula mięsna. I proszę, syneczku, twoje łóżko gotowe. Wow, mama, ulubiłaś mi łóżko, ale jesteś najlepsza. Mam łóżko z kuli mięsnej i pysznych rzeczy. O, ale fajne. Dobrze, dobrze, syneczku, kupiłem ci najlepsze łóżko, jakie było na ręku. I do tego jeszcze ochronę, żebyś się nie bał w nocy. Tak, mam pistolet, ochronię to dziecko za wszystkie rzeczy. Dobrze, jeszcze na dobry sen posypię ci tutaj złotem, masz tutaj, o. Mamo, jesteś najlepsza, dziękuję. Dobrze, mama kazała przygotować mi dobry obiad. Weź mi tutaj sobie ze złota. Okej, okay. Chodź tu dziecko, ugryź złoto. Dobre, o Jezu. Proszę pana, ile jeszcze pan będzie gotować? Dziecko, już wszystko jest gotowe, proszę zobaczyć, ale piękne. A ja chcę to zjeść wszystko, dajcie mi to. Wiesz co, synku, wszystko fajnie, ale nie mamy pieniędzy na jedzenie. Ja muszę iść do pracy. A, idziesz do pracy, dobra, zrobię coś do jedzenia. Jezu, nie, mama musi dostać najlepsze jedzenie w mieście. Ja to zrobię, okej. A masz, zrób się jedzenie tutaj. Wezmę to jabłko, pokroję i ten banan. Dodałem ze śmietnika kulę mięsną, to też pokroję na kawałeczki. A masz, jest. O, mam kanapkę ze szczurem. O, spróbuję. Nawet dobra jest jak na kanapkę. Dobra, dam to mamie jeszcze na dzisiaj. Ale fajnie. Mamo, jak ja się cieszę, że mnie zabrałaś do parku. Najlepsza zabawa. Jo, ale mam kolegę. Siema, mordo. Ja, to jest szczurek, ale fajnie. Ja nie miałem żadnych kolegów nigdy, wiesz. Chodź na moje ręce, może masz zarazki. Nazwę cię Ochydus. O, Ochydus będziesz. Ej, czekaj, chodźmy na zjeżdżalnię, szczurze, dobra? Gotowy? 3, 2, 1, hop, lecisz. Jak zleciał, fajnie. Dobra, teraz ja.
O, nie umiem pływać, pomocy. Halo, mamo. Panie szczurku, o, dzień dobry, proszę mnie uratować. I szczurku, dzięki, siem. Ja, dzięki za ratunek, mordeczko. Amo, mamo, zobacz, jakiego kolegę sobie znalazłem. Nazywają go Ohydus, mamo, zobacz. Na imię ma Ohydus, a na nazwisko paskuda. Fajne? Oj, synku, uważaj, przecież to ci zje. A, nie, mamo, to jest Ohydus, a, zostaw go. Paskuda, nie. Czekaj, syneczku, ja cię go tylko, o, tutaj do wody. Nie do wody, o, Jezu. Super, straciłem najlepszego kolegę, czyli mojego jedynego szczura. No, jestem królową, jak dobrze. Mamo, ja nie mam się z kim bawić, proszę, znajdź mi kogoś. A, no już Superman do mnie. Hej, dziecko, pobawimy się? Ja uwielbiam superbohaterów, spoko. Mogę cię wrzucić do wody? No pewnie, wrzucę, ziomek. O, tak, twoja mama ci mi płaci. O, nie umiem pływać, halo. O, ale fajna zabawa była. Halo, ja serio nie umiem pływać, pomocy. Pierwsze moje zakupy w życiu, ale się cieszę. To jest najszczęśliwszy mój dzień. Ej, mamo, mogę te Doritoski? Ej, mamo, mogę tę zabawkę interaktywną? Proszę. Ale poczekaj, tu to jest jakiś śmietnik, coś znajdę. Serio? O, ja, mama wyciąga ze śmietnika. Ej, czekaj, to chyba nie jest takie fajne. Ale dobra, no. O, pięknie, coś jest. Co jest? Zobacz co, najnowszy kask Supermana. Kask Supermana? Co ty gadasz? Skąd ty wziąłeś na to pieniądze, mamo? O, mamo, założyłem to na głowę i nic nie widzę. To jest to ten? Superbohater? Tak, synaczku. Ale kozacko, lecimy na przygodę, mamo. Mamo, czemu nie mogę wyjść? Halo, gdzie ja idę? Synku, tam jest ściana. A, dobra, to pójdę w tę stronę. O, i wezmę sobie na przykład tutaj ten kwiatek, dobra, i wyjdę bez zapłaty. Kradłeś, teraz wracaj tu. Co, ja nic nie widzę, mamo, nie słyszę. Synku, robimy speedruna, bierzemy wszystko ze sklepu, wrzucaj! Dobra, mamo, biorę wszystko. Bierz, dawaj, wszystko! Speedrun! W minutę! A za wszystko zapłacimy? Spokojnie, o pieniądze się nie martw. Dobrze, synka, więc rekord sklepu, wszystko w 30 sekund! Mamo, my cały sklep wykupiliśmy, jak to fajnie wygląda! A więc cena wyszła 10 tysięcy dolarów. Czy pani ma tyle? Na spokojnie. Mój kamer dzień później zapłaci. Dobrze, dziękujemy za zakupy. Mamo, czemu jakiś samochód stoi na naszej posesji? Syneczku, nie jakiś, ponieważ kupiłam nam nowy samochód! Wow, mamo! Ja myślałem, że ty nawet prawa jazda nie masz. Wow, ale kozacko. On jeździ w ogóle? Ej! No, syneczku, zobacz. Jesteśmy sobie tutaj w samochodzie i mamy samochód. On jeździ bardzo szybko, nawet do... mamo, czemu się podpalił? Synku, kupiłem go za 10 zł, czyli chyba zepsuty. A mi się siedzenie pali! No nie, straciliśmy samochód, super. Mamusiu, a czym ci jedziemy do szkołki? Zakupiłem nam nowy super mega helikopter. Halo, halo, dzień dobry, rodzina bogata, zapraszam. Nie, tutaj proszę lądować, szybciutko. Dobra, zlatuję, uwaga. 3, 2, coś jest pode mną. Wleciałeś na mnie. Paliłem się, Ryszardzie. Dobra, ja sama tym polecę, nie potrzebujemy cię już, Ryszardzie. Para, papa, doszedłem na piechotę, o Jezu, ale fajna ta szkoła. Co to jest za helikopter? Co jest? Czemu ktoś tu... Halo? Jesteśmy na miejscu. Ej, proszę pani, no, czemu pani tu helikopterem wleciała? Spokojnie, tutaj jest lądowisko. No dobra. Synku, wylatuję drugą stroną, pa. Proszę pani, ale to... co jest? Czy ona... dobra, może zignorujmy po prostu ten... Co ona robi w ogóle? O, dobra, wyleciały. Mamo, nauczyciele prosili mnie, żebym miał komputer w domu, ale my nie mamy. Jak my mamy go ogarnąć? Syneczku, to jest bardzo proste. Wystarczy, że oto jabłko podepniemy do tego telewizora i napędzimy z niego siłę. Jak to te jabłko, serio? Dobra, zamontuję tylko tutaj jabłko, kabel przesunę tu, okej, wbiję w jabłuszko i cyk, czy się odpaliło się, mamo, serio, działa. Ojeja, mamy kotki, ale słodkie. Ej, dobra grafika nawet jest. Dobra, słuchawki są, klawiaturka jest gotowa, czyli to jedzenie też podpiłem pod telewizor. Uwaga, sprawdzam. Działa, mamo? Sprawdźmy. Wow, włączyło się coś. Mamy 1 FPS, a to dobrze. Normalnie lagi są trochę, ale no. Telewizor z jabłka nie jest taki zły, mamo. Synku, zobacz, jaka kozacka gra, dawaj. Dobra, gramy. Synku, ale jeszcze mamy VR-a, proszę, załóż VR z kartonu, serio? Oje, fajnie. Mamo, ej, on chyba serio działa. Ej, wiesz co w nim widzę? No, przecież grę, synku. Widzę papier. Ej, chyba gra o papierze jest, serio. Ale fajna, jest w wirtualnej rzeczywistości. Mamo, ja chcę gamerski komputer i wszystko gamerskie. Już, kamerdynier, poproszę komputer i wszystko, co najlepsze jest do gamingu. Mamo, gram teraz w najlepsze gierki, dzięki, najlepsze jesteś. O, tutaj telefon, VR jeszcze, O, synku, to jest naprawdę super. Mamo, przerzucamy, ale fajnie. Kamerdynierze, nalewaj kolki, a potem zrób mu kąpiel
z mentosami? Pani, ale mentosy wybuchają w coli. O nie, spokojnie, mogą sobie wybuchnąć. Jej, będzie bum-bum, uwielbiam bum-bum. Dobrze, kąpiel już z kolki gotowa, teraz wrzucamy mentosa, ale nie wiem, czy to nie wybuchnie. Dobra, 3, 2, 1. Uciekajmy, wszyscy, dom się pali. A co ja narobiłem? Nigdy więcej mentosów w coli. Mamo, jestem brudaskiem, kiedy będę mógł się wykąpać, no? No właśnie, synaczku, twoja dzisiejsza kąpiel będzie super odjazd do Apache. Widzisz tam swoją wannę? Nie, tylko nie dostawu, mamo, tam są jakieś globale. Ej, nieźle. Ej, fajna, czysta woda nawet. Ej, fajnie tu jest, mamo. O, lecę, synku. Mama. O, cześć, mamo, dobra. Popcorn, figurki. Czy jakieś picie? Ło, to oni wzięli popcorn i figurkę, mamo, a my co kupujemy w kinie do jedzenia? Wiesz co, synaczku, te są bardzo drogie, dlatego my przemycamy własne kanapeczki. A no tak, po co kupować w kinie, skoro można tanie kanapki wziąć, dobra. Synku, schowaj przed panią. Dobra, chowałem, mam w spodniach, dobra. Jest, możemy zjeść za darmo kanapki, ale pizzko i minionki jeszcze, ale kozak. O, dobra, usiądźmy sobie. Od kryminalisty! Wypuśćcie mnie stąd! Do super sławnej osoby, którą puszczają w kinach. Ej, na. O ja, dobra, policjanci zaraz stąd wyjdą. Dobra, kupują kanapkę, wszystko się dobrze dzieje. Simon, czy twój plan na pewno będzie działać z tym obrabowaniem? Oczywiście, nawet go tutaj opisałem, już wyszli? Tak, wyszli, tylko ja nie wiem, czy wiesz, jak mnie złapią, to mój synek będzie samotny. Nie złapią, zapewniam ci, będzie wszystko dobrze. Będzie dobrze, dobra, wierzę ci, Simon. Och, dobra, przebierzmy się w normalne ciuchy. Dobra, Babyfire, uciku, musisz tu zostać i my z Simonem idziemy. A to, ale nie zginiesz tam, co nie? Nie, Babyfire, uciku, my musimy okraść, bo jesteśmy biedni. Ale dobra, nie martw się, nam się uda. Simon, chodź na górę, dawaj, lecimy. Simonek, czy my nie powinniśmy masek założyć teraz? O właśnie, maski, dobra, zapomniałem. Ja założę to. O, do. Jak wyglądam strasznie, hehehe. Dobra, Simon, co ty tam w twoim planie? Tylko pamiętaj, w więzieniu nie skarżymy na siebie, co nie, jeżeli nas złapią. Dokładnie, o, i musimy mnie wciąć do wózka i teraz jedziemy, nie zauważą nas. Dobra, to jest twój plan, ty jesteś szefem, dobra. Czekaj, wchodzimy, okej. 3, 2, 1. Dawaj. Oddawaj pieniążki, paniusio. Właśnie, jesteś pani z rabowania, przepraszamy, ale musimy zdobyć kaskę. Dobra, Simon, bierz jedzenie szybko. O nie, czy policja podjeżdża? Nie, dobra, jeszcze nie. Bierz, ile masz? O, pieniążki, 10 tysięcy. What? 10 tysięcy, my jesteśmy bogaci, będziemy mieli super auta. O nie. Fajrut. O nie, Simon, uciekaj ty nim. Szybko, a jeszcze loda wezmę. Dobra, mam loda, nie, szybko, uciekaj szybko. Oni nas złapią. Simon, masz kasę, uciekaj. Nie, Simon, dobra, mogę uciekać. Nie mogę uciekać, muszę pomóc, Simonek. O nie, dobra. Łapy ponosisz. O, bierz go do auta. Za co to jest wszystko, Simonek, trafiliśmy do kicia, cześć to. To moja wina, Fajru, przepraszam. Ale mam loda z sklepu, co nie? Masz, zjedz sobie. A masz jakiś plan, jak stąd wyjść może? Daj mi pogadać z tym panem. No dobra, proszę pana, mój pan chce pogadać, mój kolega. Tak, no to zapraszam, przesłuchanie. Dobrze. Panie oficerze, co tu na kartce zapisałem, to był tak naprawdę jego plan, on mnie zmusił do tego. Proszę, niech pan mnie wypuści. Co? On na mnie nakapował? Co? Kapuś. Nie, ale to było jego przecież pomysł, sam się przyznał mi, no. Co to ma być? Halo? Dobrze, wypuszczam pana, może pan iść wolno. To była jego, rzeczywiście. Co? Dziękuję bardzo. Simon, nie! Wkopał mnie ten mały, no. Proszę pana, na ile ja będę siedzieć teraz? Powie mi pan. 10 lat, to widzę. Co? 10 lat? Ach, dobra. 10 lat! 10 polskich lat, naprawdę. W końcu wychodzę, proszę pana, to ten dzień, to dzisiaj już. Ach, dobra, mój ulubiony kibelek. Nie no, najgorzej tu było, 10 lat, naprawdę. Odepnę pana, hop, lewa, prawa, dobrze, możesz pan iść na wolność. Dziękuję, proszę pana, jestem wolny, jeszcze się szybko przebiorę, dobra. Bo nie obrabuję w życiu, zmieniłem się. Ach, jestem zwykłym fajroutem, tak, udało się. Ach, za moich czasów nie było takich willi w tym mieście, serio. Ja może pójdę do jakiejś... Co, otwierają go. Ło, jaka fura, co jest? Czemu tu jest napisane F4 Road? A, co? Simon tu mieszka, czy on wziął na mnie jakieś Lamborghini? O ja, może je ukradnę? Jak byłem a nie, już nigdy nie będę kraść. No tak, zapomniałem, nie chcę trafić do kicia. Dobra, wejdę tutaj. Halo, dzień dobry. Simonie! Czy ty masz żonę, czy ty masz mojego synka? Wiesz, jak ja cię dawno nie widziałem, ale miło ci widzieć. Chodź zamieszkać, kawka coś? Czy ty mówisz poważnie teraz? Wkopałeś mnie i a masz w twarz! A
Masz! Nie, sorry Simon. A nie, dobra, dostałeś karę. Wiesz co, dostałeś karę, ale już nie możesz mieć kary. O Jezus, synku, dawno cię widziałem, cześć. Synek, może dzisiaj ci ja podwiozę do szkoły, skoro się dawno nie widzieliśmy. Spoko, tato, dawaj. Simon, mogę pożyczyć ci Lamborghini, żeby podwyrzucić synka? Oczywiście, że nie masz, przecież to jest moje. Siadaj, synek, idziemy. Ja się nie słucham Simonka już, dobra. Jedziemy do szkoły się podwiozę. Ach, dobra, baby Ferełciku, chodź, zaprowadzę cię na górę. O, do twoich kolegów. Tu są twoi koledzy i koleżanki, dawaj, pójdź do nich, dobra? Oni ci na pewno, o, dobra. Co tu robisz? Czy ty masz tatę kryminalistę? Hahaha. Ej, nie śmiejcie się ze mnie, proszę. No właśnie, nie śmiejcie się z mojego synka. Po co się śmiejecie? O, synku, nie płacz, no. Ha, nubek. Idź stąd najlepiej. Co ja narobiłem? Dlaczego ja byłem tym kryminalistą? Muszę zmienić pracę. Zostanę sławny. Tak, spytam się tych gości z telewizji, czy mnie przyjmą. Dzień dobry, proszę państwa. Obrabowałem parę rzeczy w życiu. Czy mogę być sławny? Nie, jak to? Obrabowałeś banki, wszystko i chcesz być sławny? Tak. No, w sumie mamy taki film o złodziejach, to przyjmujemy cię, jutro. Serio? Na pierwszy dzień. O Jezu, dobra, to ja sprawdzę się, dobra. O, by mnie przyjęli, dobra, będę dzisiaj cały dzień ćwiczyć teksty, dobra. Pana, kiedy zaczynamy? Już, akcja! Dobra, 3, 2, 1, go! Muszę zrabować bank, teraz jest... Dobra, rabuję bank, jestem najlepszy. Uciekam, o nie, policja! Szybko, ucieczka! O nie, jesteśmy tutaj w najstraszającej sytuacji. O, uciekam tutaj, dobra. Koniec sceny, proszę pana? Tak, już wszystko dobrze. Dobrze wyszło? Tak, świetnie. Jest, dobra. O Jezus, ten film kozacko wyjdzie, serio. Gotowi? Akcja! O nie, dobra, uciekam. Do kamery. Dało się, czy nie? No, świetnie było. O. Teraz musimy iść kolejny nagrać. Dobra, super. Nie wierzę. Jestem popularny. Film był najlepszym filmem ocenianym. Dostałem Oscara i wszystko. O, Baby Fajrocik wraca. Cześć, Baby Fajrocik. Cieszę się, siemanko. Wiesz, co się stało? Tato, widziałem cię w filmie. Moja klasa mnie uwielbia. Jesteś najlepszy. O, to bardzo dobrze. Cieszę się, synku. Jaka duża willa. Co jest? To jest przesada. Ach, dobra. Ej, ktoś dzwoni. Czekajcie. Dzień dobry, tutaj mamy dla pana wypłatę za film. Jeszcze więcej? Co jest? Ile tu jest milionów, proszę pana? No, 300. 300. Milionów. Jestem miliarderem. Co jest? Jestem sławny. Synek, proszę. To dla ciebie. Kupiłem ci nową furkę. Co, tato, nie zaszalałeś? To jest Lamborghini. Proszę, zapraszam. Wsiadaj, ja ci to kupiłem za 3 miliony, ale to spoko. Jedź sobie. Premiera mojego filmu. Chyba wszyscy są już w sali. Spóźniłem się. Ja, tu są reklamy mojego. Zobaczcie, to mój kolega z filmu. Wow. Dobra, wbijam tam szybko. O, zaczyna się? O nie, on się zaczął szybko. O, Baby Fire, ile osób jest na premierze? Dobra, szybko. No i siedzimy w Fire Junior, co siedzi, dobra. Reklamy dopiero. O Jezu, będziemy musieli... O, dobrze, się nie spóźniłem. To sobie usiądę. O, tutaj? O nie, Simon wbiera mój film. O nie, przecież on mnie nie lubi. Dobra, ukryję się przed nim, ciekawe co powie na mój film. O, zaczyna się. Co to jest, przecież policja tak nie reaguje, chyba państwo nigdy banków nie rabowali. Aha, wychodzę, kropkę ten film. Ale mnie schejtował Simonek, idę teraz do niego. Dobra, nie będziesz mi hejtować filmu, ale fajnie, że tam jestem w ogóle. Dobra, szybko. Simonek, czemu hejtowałeś mój film? Przepraszam, co wy macie za tabliczki? Nie, no proszę, to schodź, nie wiem, co to jest? Przecież Simon, przestań hejtować moich fanów, siemka fani. No, proszę, słuchajcie, ej, Fajrut, pójdziesz ze mną? O nie. Fajrut, chodź, ja ci nic nie zrobię, wsiądź tutaj. Simon, czemu do mnie celujesz z pistoletu? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Czemu mnie porywałeś? Halo! Mój najlepszy kolega mnie porwał, co to ma być w ogóle? No, za ciebie dostanę duże kaski, Fajrut. Co? Fajrut? O nie, on, przecież ja jestem sławny, teraz mnie porwie. O nie, Simonek, przesadaj sobie. Jesteśmy na wysiadaj, Fajrut. A czemu mnie przywiązałeś jakimiś kajdanami? Wypuść mnie, ty mały. Spokojnie, tylko dostałem pieniążki za ciebie, no i do wypuszczaj! Simon, ty jesteś... dobra, niech ci będzie. No co ten Simonek odwalił? Puszczaj mnie, człowieku. O, teraz tutaj na dół sobie zejdziesz? No nie, znowu w tym miejscu. Co, mam tu usiąść, czy co? Nie, Simonek, wypuść mnie. Waszego Fajru to chcę, za niego 10 milionów, jak nie, to go nie wypuszczę. On gada z policją, co jest, dobra, czekajcie, ja w tym czasie, pójdę na kamerę, okej. Policja już jest tutaj, jest, tylko nie wiedzą, gdzie wejść, tam muszą wejść, no czemu oni nie wiedzą, no, nubki. A, dobra, wrócę na krzesło, czekajcie, podejść do tego. Dobra, udało się. Fajru, jak ty się rozwiązałeś, czekaj. Uciekam, szybko, policja, tutaj jestem, wbijajcie tam, łapcie go. Dobrze. Och, o, i ten został. Jest, dobra, nie wiem, co tam się dzieje. Czy jest prze... O nie.
O nie! Simonek, proszę! Nie, jednak już przestańcie! Nie, dobra, wracam tam. Simon, co się stało? Proszę, zabierz mnie do szpitala. O, dobra, dobrze, że żyjesz. Kurczę, no nie wiem, jak otworzyć ten safe. Ej, a może jedna łapka w górę to jedna cyfra kodu? O, zostaw łapkę w górę i sub, to jeszcze będę mieć łom, to walnę w to, uwaga. O! 400 Robux. Chłopacy, idźcie z mojego banku, ja zbieram złotówki, no, jeszcze jestem noobkiem. Jak mam iść z twojego banku? Przecież ty nawet nie masz tego banku. A teraz jest już? Jest pieniądze, dawaj, to nie. Dawaj. Nie! O, dawaj, dawaj! Nie zabieraj! Dawaj pieniądze! My rabujemy, tak? Jesteśmy raberami, a ty co ty sobie myślisz? Nie zabierajcie mi tego, to jest o, moja... O, 400 mam, dawaj, chodź, idziemy! Nie. Ja sobie trochę wezmę. Nie, zostawcie, dobra, kupuję tutaj Game Passa. Pionego jednego, zaraz. Hitman. Wiecie, co to jest Hitman? Jeden strzał i... Jerry, dawaj! Ten perfekcyjny... O, zabił mnie! I Jerry, co z tobą się stało? Perfekcyjny... Co się ze mną stało? Dobra, teraz mi już nie zarabujecie. Ej, zaraz, ci kasa z nich wydropiła? Jo, z Jerry'ego wydropiło 9000, easy. Oddawaj mój hajs! Mój bank musi mieć ścianę. Mój bank musi mieć... Nic już, nie stać mnie na więcej. Dobra, kolejną ścianę. Dobra, teraz będzie im ciężko wejść, ale to i tak jest za mało. O nie, i Simon jeszcze przyszedł po resztę kasy. Jerry, pod stówkę chcę! Jak ty jeszcze uchwalasz? O kurde. Zaraz tam będę. No, stówkę. Jaką stówkę? O nie. Jak tu się schować? Halo, szefie? Jest! Dobra, trafiłem. Jest, uwielbiam tą snajperkę na hit. O, ty też dawaj hajs! Zbrojnie mają! Dawaj, Kap tego, o kurde. Ej, coś kupiłem niechcący. Nope. Jerry, ja wyleciałem w kosmos. Jest! Zabił mnie! Czołg, Jerry, wjeżdża mu do banku! Jaki czołg? Niezły czołg, typie. Jo, ile mam kasy w banku? Ej, nie mogę teraz pozwolić, żeby ktoś to ukradł. Jak ktoś to ukradnie, Simon lub Jerry lub nie wiem, ktokolwiek, to ja się naprawdę wkurzę. Dobra, kupujemy dalej, kupujemy to. Ale to super już wygląda ten bank. Okej, tutaj w środku. Oj, to będzie mi zarabianko! I drukarka pieniędzy. Ja, i tutaj dolarki się printują. O ja, i mamy duże kasy. Okej, to zacznijmy tutaj printować sobie to, drukować pieniążki. Drukuję. Ja, ile kasy tutaj leci, zobaczcie to. Bardzo dużo pieniędzy widzę. Gdzie oni są, gdzie oni? Tutaj gdzieś jest. Nie, zabrał mi kasę. O ty! Jerry, mam hajs! Ej, mam kasę moją! O, jest! Leży, biorę kasę z powrotem. Dobra, wróciła mi kasa. Jak oni mnie łatwo mogą ukraść, muszę szybko ją wydać. Dobra, kupuję te ścianki. O, i tutaj... O nie, nie stać mnie na ten safe. Dobra, ej, czemu mi nagle zniknęło 10 tysięcy? Nie poddam się, Jerry. Spokojnie, Simon, zaraz wszystko brabujemy. Zabrałem mu tysiaka. Nie wychodzisz! Jerry, leżeć! Leżeć! No nie, Simon mnie okradł, oddawaj kasę! No nie, dobra, już za późno. Jerry. Ej, widzę kogoś w mojej bazie. No i zabrał kasę, znowu kolejny. Uciekaj szybko, uciekaj. Nie, kurde, nie, uciekaj. Nie, jaki nubek. Dobra, biorę to z powrotem. I on mi zabrał 100 tysięcy. Oni są, o kurde. Zaraz go zabiję. Jezu, czerwono mam. Kradnij, weź kasę, kasę wziąłem. Nie. Zabij szybko, uciekaj, Simon. Nie. Jest. Żyjesz. O, mnie też zabił. Spokojnie, jeszcze żyję, spokojnie, Simon. Dam radę. Tak, udało się. Uciekamy, Jerry, hajsik. Szybko, bierz kasy całą, bierz kasy. Wszystko mi zabierają. Dawaj to. A, nie mam w ogóle broni już. Jerry, wracaj tu, ty draniu. O, wróciły mi bronie. To Jerry ma prawie miliona. No i o to chodzi. Ej, on robuxy drukuje, dobra. Nie, jak tak, to tak. To ja też muszę go to... O kurde, nie, więcej. O, tak, o kurde. To będzie przesada, ale kupię. Kupiłem to. O kurcze! Nie! Ile kaski tu jest? Ile ty zabrałeś? 100 tysięcy mi zabrał! Jerry, pomóż! Wracaj tu, ty draniu! Jerry, chodź tutaj do banku pomocy! Dobra. Wracaj tu, ty draniu! Jerry, chodź tu szybciej! Teraz zastosuję moją broń, uwaga! USP? O nie, no i Simon mi 100 koła zabrał, nie. Ile to można? O! Nie, pieniążki! O, mam, dobra, mam. Oddawaj! Easy, o. Dobra, spadaj!
Zgiń! Dobra, zginęli. Teraz nie ogarną, bo ja kupię tutaj taki wielki sejfik i nie będą mogli wchodzić. Dobra, oddajemy kaskę tutaj, kupujemy jakieś sosie. Kupmy wszystko, żeby tu było zabezpieczone, bo ja się boję ich naprawdę, co oni zrobią za chwilę. Dobra, tu kupujemy to, kupujemy sobie lightsy. O, i te konwentory, żeby dużo zarabiać. O kurcze, ile kaski się będzie. Ale szybkie to jest w ogóle. No nie, no i znowu weszli. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Leżeć. Ale Jerry gdzieś jeszcze jest, muszę na niego uważać. I tu wszystko. Bam, 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 bam. Okej, okay. Search doorsy. Oj, w końcu drzwi mogę kupić, w końcu nikt mi tu nie wbije. O, widziałem Jerry'ego przed chwilą gdzieś. Tak mi się wydawało, czy ktoś tam jest. Jerry. Co? Co? Nie, nie ma mnie. Nie, dobra, nie ma Jerry'ego jednak, nie ma. Nie ma go chyba. Chodź tu! Kurde, wracaj tu! Nie. Wracaj tu! Strzelam, strzelam, strzelam. O Jezu, Jerry, dawaj, dawaj! Zamykaj te drzwi! Nie, nie! Zamykaj, 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 zamykaj! Nie! Weź! O, Jerry! Jest, leży, dawaj! Mają wejście! Wejście mają, nie! O, ile tu jest pieniędzy! Co jest, dawaj ten worek! Nie! Nie, 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 otwórz mi! Zostaw mnie! Ty mnie zostaw! Nie, wziął worek, mój pieniędzy. Dawaj tą trasę, ja przyszedłem tylko po dawaj mój hajs! Jest! Uff, Jezu, jak już mam tylko 500 000 przez nich, dobra. Oddaję sobie kasę, dobra, wszystko działa. Jezu, ale to było ryzykowne. Kupmy sobie to jeszcze, żeby tutaj... O, ja jakieś diamenty zbieram. Ale tu dużo zarabiam. Ile printerek, zobaczcie! Ile kasy mi się drukuje, teraz to się zarabia. Dobra, tu jeszcze postawmy więcej robuxów, żeby mi zarabiało. Ale ja robuxów zarobię, ja chyba kupię wszystko w Robloxie. Dobra. O kurcze. O kurcze. Sobie to jeszcze, żeby sam sobie printował tutaj. Tu wszystko jest spoko, dobra. Dobra, kupmy jakieś auto, żeby nas już nie wyzywali. O, a co to jest? Lamborghini, nie stać mi. Wiecie, ja nie marnuję kasy. 450 Robux, Lamborghini. Ale furka, jak podjadę i Jerry to zobacz. O kurczę, ale autko piękne. Lamborghini, jaki rozpęd. Przez całe miasto. I rozpęd, i rozpęd. I do banku wracamy mojego. I driftik piękny, o kurcze. Czy ja mogę wjechać Lamborghini do domu? Mogę! O ja! I tu sobie wjadę, dobra, i tu będzie stało sobie na razie, bo zaraz mi okradną pewnie. Dobra, wbijamy sobie z powrotem do banku, jak na usie... Nie, nie, co nie, ty nie, robisz w moim banku? Ile masz kaski? Wybuch, dobra, wybuch, 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 wybuch. Gdzie jest ten, gdzie jest Simon, gdzie jest Simon, gdzie jest Simon? Zapomniałem zamknąć sejfu. No jak was nie było i zaczynam kupować już wszystko w tym banku, naprawdę. O ja, i tu będzie VIP. O ja, czy krecal zrobi se. Dobra, tutaj kupujemy bankomaty, które będą jeszcze zarabiać sobie. Kto to podjechał? Halo? Kim ty jesteś? Nie udzielałem traka, co się dzieje? Jezu, 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 trzeba. Mam pokazać kasy już, dobra, wierzę, wierzę. Ochroniarze, strzelajcie w nich, no nie, 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 dobra, 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 może tu będą ochroniarze. Trzymaj go, Jerry. Co to są za jakieś, nie wiem. Mam drilla, mam drilla, podłożyłem. Jakie drilla? To chodzi, o to chodzi. O nie, strzelaj w niego, Jerry. Co to jest, co oni mi robią? Ja też nie mam. Co to jest? O nie, za 50 sekund zniszczy drilla. Nie może tego zdjąć. Oh, yes. Rozwalę wam tego traka teraz. Ten z rakiety! Co on zrobi? Gotowi? 3, 2, 1 i... Zmienisz go! Kasa, bo drukuj się, szybko, rób kasę, rób kasę, rób kasę. Jezu, ile kasy mi mogą zabrać? Co ja mogę zrobić? Dobra, kampię na nich. Po prostu będę kampił. 25 sekund, Simon, zaraz wchodzimy. Uwaga, tam nie mogą wejść. Dokładnie, Jerry! Nie, nie. Oni zaraz tu wejdą. Dobra, ej, mam pomysł, musimy się 8, 3, 5, 4... 2, 1... Wchodzimy, Jerry! Coś. Oj, otwieramy sejfik. Gdzie oni? Co oni gadają? Ile tam kasy mają? O Jezu, trafiłem, Jerry! Nie trafiłem! Zabrali mi! Zabrali! Nie, 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 nie dam wam! Zamykam mu te drzwi, nie! Nie, nie dam wam odjechać! Nie odejdziecie! Mam kasy, wsiadaj! Nie! Moja kasa! Wyłazić stąd! Zabił mnie! Zabiłem? O, dobra, 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 teraz Simon! Czekaj, Simon! Jest! Zabiłem ich! O Jezu, zginąłem! Co? Czekajcie. Jest! Moja kasa w środku. Uff, dobra. Udało ci się uratować 200 tysięcy. Ja! Dobra, dokupmy sobie jeszcze milionik za 400 robuxów. I mamy 3 miliony. Zobaczcie, ile to jest kasy. Tu już się nie mieści to prawie. Ja cię krecę. Dobra, i tu w ogóle zobaczcie, ile tego leci, ile ja zarabiam. Postawmy tu jakieś lasery, alarmy, alarmy. Lasery to teraz są. O kurcze, wszędzie lasery, dobra. Kamera.
O ja, dobra, kamerę mamy. Tutaj postawmy kolejne. Ja cię krecę, ale to już jest rozbudowane. Oni tu nie przejdą, no. Weszli! Nie wyjdziecie mi stąd! Nie! Nigdy! Nigdy! Na. Nie, odjechali. Odjeżdżają! Stójcie! Stać! Który mi jeszcze zabrał? Nie! Nie znajdziesz mnie, już uciekłem! Uda mi się! Simon! Zginął! Dobra, biorę. Okej, mam jego kasę. 500 000 zabrałem. Nie no, ile oni mnie okradli? To jest ten moment, dawaj! Kasa, dawaj kasę, czaisz? Wszystkie pieniądze. Ty też dawaj kasę! A ty w ogóle dawaj drugą kasę! Dobra, chodź, bierzemy kasę. Dawaj. O kurde, mamy drilla? Tak, to czekaj. Dawaj ten pójdziemy. Nie. To zablokowane wszystko, może on ma pieniądze. Co jest? Co? Noga, Simon. Simon? Stój! Chcę pojowego. Pokojowo, stój, gościu. Daj pieniądze. Dobra, dam pieniądze, tylko nie strzelaj. Dobra, otworzę. Żartuję, nie otworzę. O nie. Otwieraj safe. No dobra. Tylko nie strzelaj zbyt pochopnie. Dawaj, co ty sobie myślisz? Masz, nie wyjmuję broni, proszę. Właśnie, do środka. Okej, okay, odsuń się. Nie strzelaj. Wejdź do tamtego pokoju. No dobra. Dobra, i zamknij drzwi. Nie, no 2 000 000 tam leżą, gościu. Zamykaj drzwi! Dobra. Dobra, biorę to. Lecimy stąd! Kurde, wyszedł! Nie, jeszcze Simon! Nie, ładuj rakieta! Raduj się! Dobra. O! Dostał! Leży, dobra, leży. Tylko Jerry jeszcze został. Gdzie jest Jerry? Jest tam. Kurde. Kurde, prawie mnie trafił! Trafiłem? Jezu, myślałem, że trafiłem. Jest do środka? Tak, wreszcie dobrze. Nie! No, pani dziecko przyszło tutaj urodzone, Co, moje dziecko naprawdę, wow, przepiękne jest, mama, jakie złote. Mama, urodziłem się, hej, usiadłem, proszę, złoto dla ciebie. O, dziękuję. Synku, ty już umiesz mówić w takim wieku, co jest? W ogóle umiem obliczyć, ale będzie koniec świata. Upuścił mnie pan. Mama, tata. O, to chyba nasze dziecko. Tak, my to Nubki Pro. What? Oczekiwania versus rzeczywistość. Jeżeli chcesz zostawić łapeczkę w górę, zanim ja wyjadę z tego kraju, subskrypcję z dzwoneczkiem, to jesteś kozakiem. Dziękuję wam i zapraszam do odcinka. Ej, rodzice, czym się zajmujecie w ogóle? Podglądamy takich ludzi, jak tam na przyszku zastrzą największe gwiazdy w Brookhaven. What? Ej, to gdzie my mieszkamy? My w ogóle mieszkamy w najlepszym domku. To jest moje oczekiwania, serio. O ja, ej, oni się całują. Ej, mogę robić im zdjęcia, mamo? Tak, rób. Cyk. O nie, tak chyba się nie powinno robić, ale dobra. Jesteśmy to do telewizji i zarobimy miliony, dobra, cyk. Dobra, synku, masz misję bojową. Idziesz do ich domu i musisz im zrobić foty. Jezu, to będzie ryzykowne, serio, foty. Dobra, wbijam tutaj, okej, okay, po cichu. Okej, okay. Dobra, czy oni stali w tym pokoju? Co jest? Jezu, to jest mega ryzykowne, dobra. Mam tu kamerkę. Jezu. Dobra, nie widzą mnie. Dobra, nie ma szans, żeby mnie zauważył. Co jest? Ale mamy epicki outfit, dobra. Wygląda jak kwiatek. Ej, Marinette, słyszałem. O nie. Pa, halo, ochrona. O nie, co ja narobiłem? A ten kwiatek w ogóle był podlewany? Synku, uciekaj! O nie, dobra, mamo, uciekam! Halo, co to jest za małe zielone coś? Pomocy, rodzice! O, dobra, mamo, mam nagrania. Nie wiem, czy to było takie fajne. Rodzice, czemu my mieszkamy w przyczepie? Synku, nie narzekaj, bardzo fajnie. Ej, co jest, czemu wy tak chodzicie jak nubki totalne? Ja się boję troszeczkę tej rury. Co jest? Dobra, spadam na górę. Po prostu nie do wytrzymania jesteście, rodzice, serio, no. Dąż naszego pociągu, synku. Co jest? Może powiemy ci, gdzie pracujemy. My pracujemy jako nikt. Nie mamy prasy. O, serio. A tu się nie dziwię, dlaczego w przyczepie mieszkamy. Czy my jeździmy na koniach jak takie prosy? Ja cię kręcę, no zamiast auta mamy konie. No po prostu lepicko. Synku, ale pokażę ci coś jeszcze lepszego, chodź. Aj, skaczemy, czemu my skaczemy tu? Latający koń. Ej, rodzice Nubki mają fajne zabawy. Pierwszy dzień w szkole. Co jest? Czemu kasą mi rzuciacie? Ziomeczki, siemaneczko. Mordeczko, ty my jesteś tiktokerem. No tak, jestem tiktokerem, youtuberem i shorterem. Szkoła jest najlepsza, na. Ej, mogę zdjęcie, stary? Pewnie, bierzcie sobie zdjęcia ile chcecie. Rektorko, dzień dobry, czy mogę chodzić do tej szkoły już? Pewnie. Co ja dostałem? Co to jest, pani dyrektorko? Szóstkę, mój młodzieńcze, szósteczkę za nic. LOL, dostałem szóstkę za nic, wszyscy mnie kochają, idę zjeść wszystko z bufetu, tak, zjem sobie to też, i wszystko mogę za darmo.
O tak, wbijam sobie do szkoły, wszyscy mnie będą kochać. Dzień dobry. Co ty tu robisz? Nie no, chłopaki, spokojnie. A, zostawcie mnie, nie do szafki. Proszę tylko nie to, proszę tylko, a, nie, a, moja głowa jest w szafce, no i super po prostu, no. Pomocy! Kupiliśmy ci motor na urodziny! What? Motor! Co? Gdzie on jest? Gdzie on stoi, mamo? Mamo, mamo! A, to jest ten? To jest ten? Tak. A ja nie dosięgam do kierownicy! A, Jezu! Ale kozacki! Synko, on się rozpędza do 100 kilometrów! 100 kilometrów! Jak on szybko! Skaczemy, mamo! Wróciłem ze szkoły, rodzice! Dzisiaj są moje urodziny! Pamiętaliśmy o tym, syneczku. Mamy dla ciebie coś fajnego. Nie gadaj, kupiliście mi samochód, serio? To nie samochód. Worek marchewek, to dla ciebie. Ale to nie wszystko, jeszcze taczkę. Jupi, mamo, jedziemy 10 na godzinę. Ale fajnie, no. Co to jest? Synku, to najlepszy zaraz będzie przed tobą. Nie, rodzice! Pomocy! Ojej, mam 0 robuxów. Wszyscy mają parę, a ja... Synku, może ci kupić troszeczkę? O tak, a może. Pewnie, synku, gdzie to się tu kupuje? O, dobra, podłączam konto. Masz 100 tysięcy. Co? 100 tysięcy? What? Tato, nie wierzę w to, że ty mi kupiłeś 100 tysięcy. Łato, kupiłem rzecz za 1 000 000 robuxów. Podoba ci się? Mamo, mam Dominusa. On kosztuje 1 000 000 robuxów. Zobacz. Fajne? No wow, naprawdę epicki. Yeah, epicki. Siema, ziomek. Piona, wbijaj tu. Co, mamo, kupiłabyś mi 20 robuxów? Proszę, tylko na jedną koszuleczkę Fireouta. Spoczko, chodź, tutaj usiądę. Napisało, że nie mam tyle pieniędzy. O nie, mamo, nie stać nas na robuxy, ale to i tak spoczko. Po co mi robuxy? Robuxy nie są w ogóle ważne. Ważne to jest, żeby być szczęśliwym, tak? A, właśnie, syku. Mogę pożyczyć 10 robuxów? O Jezu, dobra, masz. I super, zostałem łysy, bo nie mam robuxów. No fajnie. Idę na randkę, bo mama mi kazała. O Jezu, siemaneczko. Ejka, co dzisiaj obejrzymy? Ja preferuję Batmana, bo bardzo lubię Batmana. No spoko. Ja pokazać ci coś? Tędy, idziemy tędy, okej, nikt nas nie widzi. Gdzie my jesteśmy? Czy to jest twoje ukryte miejsce? Juliet, nie sądziłem, że jesteś taka fajna. No, Fireout, i pokażę ci moją prawdziwą twarz. Co? To ja, jestem bejkonką. No fajnie, dobra, i tak cię lubię. Czemu wyjaś pistolet? Dawaj wszystkie twoje robuxy, tak naprawdę nie mam tylu robuxów. O nie, to chyba jest to czy... Spokojnie, dobra. Nie strzelaj, bez przesady. No i super po prostu, no. To jest rzeczywistość. Dałem ci już rzeczy za 1 000 000 robuxów, możesz sobie to zabrać? Tak, dziękuję ci bardzo, teraz wypad stąd. Fajnie, dziewczyna jedyna, którą miałem ją szukać. Dobra. Mam, ale ja nic nie zrobiłem, no. Zrobić, ja już wiem, co ty zrobisz. Idziesz sprzątać ten cały dom. Jezu, no i mam karę, fajowo. Miałem wyjść się z Simonkiem. No i super, teraz złożę wiaderko. Kolejne, jaka nudna praca. Dzisiaj na, dwór. O Jezu, sorry Simonek, ale nie mogę dzisiaj, sorry. Mam dzisiaj karę, wiesz. Spoko, pomogę ci. Co? Jo, ale mam kozackiego kolegę. Jak z oczekiwań, ale epickie. Dobra, tutaj tu, nawet wysprzątam grilla za to. Ziomek, niestety dzisiaj nie wyjdę, wiesz? Dlaczego? Rodzice mi każą sprzątać, pomożesz, stary? Tak, pomogę, kiedyś. To pa, Fajro, Ej, ale nie pomożesz, stary. Cześć, jak skończysz, pa, pa. O Jezu, super, no i mam słabszego kolegę. Mamo, co kupujemy dzisiaj w sklepie, bo mam nadzieję, że chociaż na marchewkę nam starczy. Wszystko, co byś chciał? What, wszystko? Czy to jest nowy laptop? Proszę pana, czy sprzedaje pan tego laptopa? Nie, tylko 10 tysięcy. What, 10 tysięcy to mega drogo, mamo, kupisz to? Oczywiście, poproszę 3. 3 laptopy, epicko. Biorę sobie do Litoski. Biorę to też, biorę to, Jaki pełny koszyk mam, jak kozacko. Wezmę też Coca-Colki troszeczkę, awokado z From Mexico. Mogę też kupić kasjera, mamo? Oczywiście. Jest, mamy kasjera w domu, ale picko. Maćku, dzisiaj kupię ci wszystko, czego zapragnie. Ja chcę wszystko z tego sklepu, jeżeli mogę. O Jezu, to troszeczkę drogie. To ale proszę, to moje wymarzone. Dobra, synku, spadamy stąd. Co? Tato? Ty ukradłeś Doritosy, dobra. O nie, jakie zasnubki, co jest? Przepraszamy.
mamy! Dobra, zapłacę mu mopem. Proszę pana, nowy mop, najlepsza jakość, dobra, proszę. Nie. Nusiu, już jesteś taki dorosły. Wiem, rodzice, pracuję jako prezydent, wy mi to daliście. Dziękuję wam, rodzice. Widzę, że jesteście troszeczkę starzy. Dobra, to ja lecę na górę, idę pracować jako prezydent. O tak, co robi prezydent? Siedzi i nic nie robi, o tak. Nie no, nie no, bez przesady. Panie prezydencie, czy mogę panu zapłacić za zamrożenie Brookhaven? Zamrożenie Brookhaven jest troszeczkę nieodpowiedzialne, ale pewnie. Dobra, masz tutaj wodę, dziękuję. Dobra, ile? 100 milionów, dziękuję. A, zamrażaj co chcesz. O tak, pracuję jako fryzjer. O, moi rodzice są już troszeczkę starzy, nie? Cześć rodzice. Cześć synku, jesteśmy z ciebie dumni. O tak, o Jezu, ja dzisiaj sobie podcinam włosy. To jest moja ulubiona praca, wiecie, nie potrzebuję być milionerem. Wystarczy, że mogę obcinać włosy. Uwaga, i cyk, tak jak pan prosił, Naruto. Dzięki stary, to są zarąbiste włosy, dziękuję ci. O Jezu, jestem taki stary, ale wychowałem za to piękne dzieci. Dzieci, proszę, żebyście poszli do lodówki, tak? O, dobra, one się słuchają, są epickie po prostu. A, fajne miałem życie, ale teraz czas odjechać w siną dal i zakończyć moje życie. O, dobra, jestem już starcem, mam swoje dzieciaczki. O, troszeczkę rozrabiają, w ogóle nie są grzeczne, ale i tak ich bardziej ko... czy ty... Odłóż tą siekierę, Stefan! A, i tak ich bardziej kocham niż innych. O, i tak będzie się kończyć moje życie, które było mega szczęśliwe. Pa, pa wszystkim!